A dziś moim gościem jest Jerzy Binkowski, koszykarz, wychowanek Turowa z Gorzelec, olimpijczyk, reprezentant Polski i wielokrotny medalista polskiej ligi, który słynął z pięknego rzutu hakiem, popularny Binio, Bimbaj. Witam cię serdecznie. Ja również witam. Chciałem zapytać, skąd pseudonim, bo Binio to bardziej od nazwiska chyba. Ale Bimbaj się wzięło to, że jako młody chłopak gdzieś tam na obozie... Jako 12-latek trenowaliśmy, no i trochę się obijałem. Także nie byłem taki dokładny, no nie Bimbaj sobie. No i tak zostało to. To fajnie, fajnie. A, czyli Binio od nazwiska Bimbaj ze Zgorzelca, taka ksywka. Prezent dla ciebie tutaj od sponsora, koszuleczka. O, dziękuję bardzo. Także może się przyda. Powiedz mi, co u ciebie, co porabiasz? W tej chwili jestem nauczycielem w szkole podstawowej numer 29, tu we Wrocławiu blisko rynku. Okej. Okay. Chyba wolno od poniedziałek. Kiedy to idzie, panie Adamie, w poniedziałek? Wolne, no, prawdopodobnie chyba. Wolne jest ze względu na koronawirusa. Tak jest, to może i nawet dobrze, bo żeby się wszystko wyciągnęło. Ale to nie o tym podcast. Oglądałeś, jaki odcinek, powiedz mi, oglądałeś? Oglądałem odcinki, ale już tak ciężko mi powiedzieć. Z Wieskiem Zychem też oglądałem, także... Dobra, chciałbym powiedzieć, że masz, wymienić, żeby ludzie też wiedzieli, masz mnóstwo sukcesów na swoim koncie. Jeżeli się pomylę, to poprawiaj od razu. 3 razy Mistrzostwo Polski, 95, 96, 98 rok, 5 razy Wicemistrzostwo Polski, 2 razy brązowy medal, 8 razy najlepsza piątka sezonu, FIBA All-Star 1981 rok, wow, to też zapytam później. 2 awanse z Turowem Zgorzelec i Gwardią Wrocław, dobrze mówię? Tak. No i co jest dla mnie takie, robi największe wrażenie? Jeszcze mistrz Spartakiady Młodzieżowej, no, jeszcze, z Andrzejem Kucharem, który prowadził. Okej, okay, jeszcze. Mistrz Polski juniorów młodszych i juniorów starszych. To fajnie, że to wspomniałeś. No i przede wszystkim Igrzyska Olimpijskie w Moskwie, 1980 rok. Chciałbym, żebyś opowiedział o tym, jak to było, kto był trenerem, skład, jak podróżowaliście, wszystko tak, jak to... Żeby to porównać, jak było kiedyś, a jak jest... Nie, jak się olimpiadę w Moskwie, to przed olimpiadą, przed eliminacjami, trenerem był Jerzy Świątek. Mhm. No i tam nie wiem, dlaczego tak się stało, że Jerzy Świątek nie prowadził już reprezentacji na olimpiadzie. Prowadził Stefan Majer i trener Wójcik. Mhm. Właśnie z Wrocławia. Prowadzili we dwójkę na olimpiadzie drużynę. I powiedz mi, a jak ci zawodnicy tam wtedy występowali? Wtedy po kolei, jakbym pamięć nie mieli, to Darek Zelik, Mietek Młynarski, Ryszard Prostak, z Wrocławia oczywiście ja, z Gdańska Wojtek Rosiński, no i tradycyjnie 2 osoby z Warszawy. Czyli? Raczek i... Nie pamiętam drugie nazwisko. Michalski. A panie Adamie, Marcin. Znajdziemy zdjęcie, żeby wkleić? To na pewno gdzieś są, prawda? Na pewno gdzieś są. Na pewno w stronie internetowej to będą. Leszek Doliński, Krzysztof Fikiel, no i tak, a Justyn Węglosz. I musiałbym zobaczyć na zdjęcie, bo to już tyle lat minęło. A brzmi, jakbyś pamiętał, jak dzisiaj by to było. Pamiętam tych chłopaków wszystkich, bo to praktycznie to jakby, no masz rację, to jakby to było wczoraj. No piękne rzeczy zawsze się pamięta. No właśnie, tak, chciałbym jeszcze pociągnąć ten temat. Jaką rolę miałeś wtedy w tej drużynie? Przepraszam, jeszcze Dziku Merda był. Okej. Okay. O, to ważna, bardzo ważna postać, powiem szczerze. No i chciałem zapytać o twoją rolę w tamtej drużynie, na tych igrzyskach. No ja byłem środkowym, graliśmy na zmianę ze Zdzisławem, Merdą, wychodziliśmy na zmiany. Mhm. No i wtedy, no, fajna impreza, bo w ogóle chodzi o igrzyska olimpijskie, bo to jest marzenie każdego sportowca. W ogóle, proszę zobaczyć, żeby dostać się na igrzyska olimpijskie, no to 12 zespołów i to jeszcze podzielone są na strefy. Dlatego mówię, to jest sukces. Łatwiej się dostać w tej chwili na Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, nawet w tej chwili na Mistrzostwa Świata, bo za tamtych czasów, jak graliśmy w ogóle, zacznijmy od tego, że na każdą imprezę, czy Mistrzostwa Europy, dostawało się 12 zespołów. Mhm. Mistrzostwa Świata 12 zespołów. Wiadomo, że Europa, bo to 12, a na Mistrzostwa Świata też były zdzielone strefowo praktycznie tego. Jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata, byliśmy bardzo blisko wtedy się dostać. Wystarczyło wygrać jeden mecz, pamiętam. Przegraliśmy w Bułgarii i u siebie taki decydujący mecz z Francuzami.
wtedy wygraliśmy 2 razy z Grekami, że Grecy dostali się na te mistrzostwa świata, no mieliśmy troszeczkę takiego niefarta, no ale tak to była, w sporcie trochę mi trzeba trochę szczęścia. A na tych igrzyskach olimpijskich jakieś takie super drużyny, nazwiska, kto tam wystawał? No, to wtedy Związek Radziecki, wtedy no, kto Jugosławia, no, Związek Radziecki wtedy z Tkaczenką, z Białowem, naprawdę wielka, Jeremin, super drużyna, Jugosławia, wtedy Jugosławia rozniosła wszystkie zespoły, wygrywała praktycznie po 20-30 punktów. Rosjanie byli przygotowywani na finał, ale przegrali w półfinale z Włochami. No proszę. To była taka sensacja. Faktycznie Włosi wtedy bardzo dobrze grali. Jugosłowianie, no to gwiazdy, Cioszy, Dalipadzi, Dlibasic, no to można praktycznie cała dwunastka, myśmy zawsze śmieli, że to, czy, który by nie wyszedł na boisko, no to po prostu to był gracz. Okay. Jak schodził, no to śmialiśmy się, że chodzi o, jak była pozycja wolna do rzutu, to można było zapisać po tylu 2 punkty, wtedy jeszcze nie było trójek, 2 punkty i można było spokojnie. Tak, dokładnie. A jak który schodził, to śmialiśmy się, żeby wiaderko z lodem i rękę trzymał, bo tak gorąca, tak gorąca była. Tak była. A Stany gorąca. Zjednoczone też tam chyba były, nie? Nie było Stanów. Było. Wtedy właśnie Stany zbojkotowały te igrzyska olimpijskie, a później odwrotnie było. Następne igrzyska zbojkotowały kraje domoludy. No, powiedz mi, jak reprezentacja Polski, czym podróżowała w tych latach 80. No, a nie, czym żeście się tam dostali do Moskwy? No sobie samolot był, samolotem, tak. No, tak jak dzisiaj, wszędzie gdzieś na jakieś mistrzostwa Europy, gdzie jeździliśmy, to było, wiadomo, samolot. Czasami się dolatywało do miejsca, gdzie, do jakiejś, powiedzmy, jak były to w Paryżu, nie w Paryżu, gdzieś w miejscowości, gdzieś tam we Francji, to dolatywało się do Paryża, ale później trzeba było jechać pociągiem, a autobus. Mówię to ciekawie, jak to właśnie. A autobus był podstawiony, tak jak wszędzie, tam, gdzie nie można się było dostać samolotem, to wiadomo, że autobus albo pociąg. A co jedliście? Bo teraz wszyscy świadomość się zmienia. Kiedyś to co podali? Tak, dokładnie. Wtedy nie było. Nikt na to nie dbał o jedzenie. Nie było takiej wiedzy, myślę. Na pewno, bo to... No, nie i się grajmy. I nie przeszkadzało. I nie przeszkadzało. I mistrzostwa Europy odbywały się tak, że było 12 zespołów, były 2 grupy. I mistrzostwa praktycznie odbywały się 2 tygodnie, bo grało się w jednej grupie grupa A, grupa B. Każdy z każdym przyjmiło 5 meczy. Później, wiadomo, 4 wchodziła do finału, tam czwórka wchodziła, a resztę grało od 7-8, ale grało się do końca praktycznie. I wiadomo, tam już nie pamiętam, 2 albo 3 zespoły spadały z grupy i jeszcze, żeby się dostać na następny rok, to trzeba było grać taki szalan, że grać. I też był turniej, że przyjechał, też trwał 2 tygodnie, kilkanaście zespołów i naprawdę trzeba mieć zdrowie. I to nie było tak w wypoczynku, że się grało 1 mecz, 2 dni przerwy, 1 mecz, 2 dni, tylko się grało całą grupę, 5 meczów pod rząd, dzień przerwy i następny się super. No, to, co wymieniłem, te sukcesy naprawdę robią wrażenie i też chciałbym pokazać, że tacy ludzie są i mają coś do powiedzenia. No i te igrzyska olimpijskie, także gratuluję ci tego bardzo. Ale teraz chciałbym wrócić do twoich początków. Czemu koszykówka? Ja powiem szczerze, że to był przypadek też. Szkoła podstawowa numer 1 z Gorzelcu. Wefistą był taki skanculis, który prowadził zajęcia SKW. On się zajmował koszykówką. I to Grek, tak. A co on tam robił? Uczył nauczycielem WF-u, tak, i prowadził zajęcia z koszykówki, bo to było przy klubie Turów z Gorzelec i on prowadził jako takie zaplecze młodych, szkolił chłopców tam. I pamiętam, jak dzisiaj... Wtedy WF, wiadomo, od 1 do 4 prowadził nie WF-ista, tylko prowadził wychowawca, albo tam pani, albo pan, który tam wchodził do parku, chodziło się na spacery, kulkami się rzucało, czy tam, nie wiem, biegało się tam po drzewach. No tam bez telefonów na pewno. Bez telefonów było, wiadomo. No i w 5. klasie pierwszy WF z trenerem, z panem WF-istą, wtedy Kanculisem, Takisem, zobaczył, no, wysoki chłopak, mówi, czy bym nie chciał przychodzić na SKS. Jak pierwszy raz przyszedłem, to nie było nic lepszego. No po prostu zakochałem się w tej dyscyplinie i nic nie widziałem poza światem, tylko sala, trening, piłka. Super, czyli u trenera Kanculisa. Tak. A ten rzut hakiem to od początku miałeś? Kiedy ten... Nie, rzut hakiem... Później mi zaprezentujesz go na konkursie, bo cię poprosił haczykiem pociągnąć. Nie. Rzut hakiem się wziął, bo był taki okres, że taki z Kanculis nas szkolił, ta podstawowe, tam do wieku juniora, jeździł z nami na rozrywki. I zresztą ja dość często łapałem się z zespołem juniorów starszych. Zawsze był jakiś młody chłopak brany i nawet wchodziło się na 2, na 3 minutki ostatnie.
dostawało się, nawet jak prowadził zespół, kilkanaście punktów, dostawało się w piłkę, żeby rzucić. To się do dzisiaj pamięta, te pierwsze kosze, że rzucono osobisty, gdzieś tam dawali nam specjalnie, chłopcy nawet tą piłkę wypracowywali nam specjalnie pozycję, żeby... Dawaj młody teraz. Dawaj młody, żeby rzucił. No to fajnie się zapomniał. Później trafiłem do, po skończeniu tej szkoły podstawowej, wieku tego juniorskiego, jeździliśmy też zespołem. Tak było w Zgorzelcu, że trenerem, który was gromadził, Jan Gruca był, już nie żyjący, świętej pamięci, i on prowadził zespół. To była grupa z byłych zawodników, którzy pokończyli studia, pokończyli karierę, to były kariery, przeważnie byli wykształceni, to albo inżynierowie. Akurat tener Gruca pracował w kopalni, no i prowadził tam, zresztą cała grupa tam pojechała, tych byłych zawodników, oni stworzyli taki klub, grali tam w trzeciej lidze sobie, później to jakoś tam powolutku szło w górę, i on zawsze do takiego zespołu na obóz brał jeszcze jednego, dwóch młodych chłopaków, no i myśmy tam w tym zespole zaczęli powolutku funkcjonować, i on mnie zaczął właśnie nauczył rzutu hakiem, a w późniejszym czasie, ja już miałem taką, jak już byłem starszy, to też nie dziwiłem się, bo on miał też perspektywę, widział wcześniej, co się tam działo, to ja widziałem i Jabara, jak właśnie, rzucał. Tak. Czyli właśnie, Jabar to był wzór. Wzór, Jabar. Pamiętam pierwszy raz, jak tener Kuchar na Spartakadzie Młodzieży w razu puścił film na taśmie filmowej na WF-ie Boston Celtics Cincinnati. Cincinnati, taki mecz. I tam właśnie Jabbar Lasser grał. To ja pamiętam dzisiaj ten mecz. Ja lepszego meczu nie widziałem. Dla mnie patrzyłem to jak obrazek tam, ja nie wiem, pamiętam, czy któryś tam, czy jakieś pudła były w ogóle. To się patrzyło dwie godziny. Człowiek patrzył tak jakby coś innego w ogóle, nie? I to jeszcze czarno-biały był. Piękne, piękna historia. Bob Cruzy, nie wiem, czy tam pamiętam. No pamiętam, no, znam. No, czy... takie nazwiska. Znam, to są, no nie pamiętam, ale... To są legendy. Ja tylko widziałem na filmie. No. To są legendy, które to ja do dzisiaj pamiętam. A drugą taką historię, też pamiętam, pojechałem z trenerem Kęculisem na pierwszy mecz do Poznania, na taki turniej szkół podstawowych przygotowujących się do Spartakiady. I to było w Poznaniu i oglądałem pierwszy raz mecz koszykówki Wybrzeże Gdańsk z Lechem Poznań. Mhm. I wtedy widziałem Jurkiewicza. Coś niebywałego. To był dla mnie taki polski wzór. Bo kto ma to powiedzieć? Wzór, pierwszy wzór zawodnika, który faktycznie patrzyło się na niego. No gość, jak dostał piłkę, to był faktycznie kosz. Wiadomo, te sale były, jak chciał. I to właśnie oni... akurat Wybrzeże chyba przegrało dwa razy ten mecz, po dwa, trzy, bo pamiętam, pełna hala, to hale nie były takie jak dzisiaj. Tego. I to się właśnie oglądało z takim, no też... coś, jakby coś nowego. I do dzisiaj ten mecz pamiętam. Nie widziałem, wiem, że bardzo świetnym zawodnikiem pan Mietek Łopatka był, ale ja nigdy nie widziałem pana Mieczysława Łopatkę na żywo, a tu widziałem. I to do dzisiaj pamiętam. Miałem później przyjemność, jako ten chłopak kilkunastoletni, to była ósma klasa, siódma klasa podstawowej, później jeszcze miałem możliwość w 78 grania zagrania przeciwko Jurkiewiczowi. Pamiętam, jak on przyjechał, myśmy w Zgorzelcu, no on w Wybrzeżu. Siedział na ławce, już końcówkę grał i widać, jak wyszedł na ostatnie, myśmy tam mecz był praktycznie na kontakcie, wyszedł Jurkiewicz na ostatnie 4 minuty i załatwił cały mecz. Niesamowite. No. Ja ci powiem szczerze, że już na meczu ja nie jestem taki odważny, ale na treningu lubię sobie, ja lubię jeszcze taką starą koszykóweczkę tyłem do kosza i haczyka na treningu i zawsze jak padnie Jurek Binkowski, mówię. I cały czas gdzieś to, ludzie mają w pamięci jednak tą ja gierkę. Ja powiem szczerze, ja później grałem, widziałem Sabonisa, Sabonis potrafił grać. Też haczyki, no. Tak, haczyki, większość tych zawodników. No, grają przeciwko Sabonisowi, grają przeciwko Divaczowi, czy tym zawodnikom, którzy mieli po 2,14, 2,15 Tkaczenko. No to jaką człowiek miał szansę rzucić spod kosza? No. Zresztą dzisiaj spod kosza się nie rzuci. No rękę właśnie, urwią. Rękę urwią. No trzeba sytuacyjnie rzucić pół haczykiem. Tego już nie ma. To zapytam, trochę boli cię, jak ci wysocy zawodnicy zmienili gierkę, że bardziej grają jak obwodowi, a ci z obwodu to już tak nawet grają bardziej jak podkoszowi kiedyś. Ale nie, ja powiem coś innego. Jestem ciekawy, jaką masz na ten ja temat. Nie, ja pamiętam Sabonisa, Nowickiego, Dirka, czy wszystkich. To są gracze, którzy potrafili rzucić z każdej pozycji.
I dzisiaj, jak ja bym grał, jak grałem w tamtych czasach, i ja bym dostał piłkę na osobistych, i bym, i zawodnik, mój zawodnik, który stoi pod koszem, ja bym nie rzucił, to ja bym do moich kolegów dostał, nie wiem, co bym dostał w szatni. To jest prawda. No, no to jak to zawodnik? Ja musiałem potrafić rzucić. I wtedy, pamiętam też, i wtedy, wtedy cała sztuka, jesteś wolny, trafiasz, to tego zawodnika wysokiego wyciągasz, spod kosza. Im dalej, tym tak. Pamiętam grę, jeszcze jak po tym strajku wróciłem do Śląska i wrócił Maciek Zieliński, Dominik Tomczyk grał, ta młoda, tych młodych koszykarzy. I ja przyszedłem jako starszy taki, mądrość tych trenerów, Arkadiusza Konieckiego i tam Jurka Chudeusza, że wzięli mnie. Tylko mówię, ty masz przyjść i pomóc tam, nie chłopaku. I pamiętam, Sztern grał. Nie wiem, czy pamiętasz Jeffrey Stein. No przecież to facet stał pod koszem, tam nie miał ich prawa wejść, bo wszystko było wymiatane. I ja dostałem piłkę na osobistym, on stał sobie, stał pod koszem, no to ja rzuciłem, no to on wyszedł. No to jak wyszedł, no to ja już wyszedłem dalej, wyszedłem na 6 metrów, tam za linię 3. No to on stał pod koszem, no to ja mu trójkę rzuciłem. No to co, on musiał wyjść i mnie kryć. Jak mnie wyszedł, to ja go potrafiłem minąć. Jak nie minąłem, to rzuciłem, dostał piłkę do mnie Tomczyk, albo Maciek i grać sobie jeden na jeden, robili co chcieli. Piękny wykład. No To jest prosta gra, nic nie trzeba. A dzisiaj to są ci zawodnicy skłonieni, że on ma dostać piłkę i praktycznie jest pick and rolla zagrać i skończyć, nie? Albo czasami na kosz nie patrzy. Albo no, ale w ogóle na też... kosz nie patrzysz, nie? No ale to jest, po prostu uważam, że i myślę, że do tego będziemy wracać z powrotem. Że będzie trzeba będzie dominatorów znaleźć, no, tak, dokładnie. No, fajnie, że o tym mówisz, a jeszcze chciałem zapytać, bo rozmawialiśmy o tych juniorskich czasach, jak wyglądały treningi dla młodych chłopaków kiedyś? A jak, w sensie kiedyś jakby, bo wiesz, widzisz, co się, jakby to porównać do dzisiejszych czasów. Ja powiem szczerze, jak ja zaczynałem, to ja zaczynałem trenować 3 razy w tygodniu. Mm-hmm. I w 5. klasie. Później to się zwiększyło do 4 tygodni. Na obozach się trenowało 2 razy, a praktycznie ja trenowałem raz dziennie. Mm-hmm. Raz dziennie trenowałem. I coś ekstra trenerzy pokazywali, co robią? Nie, ale dość często zostawałem jeszcze po treningu. Te pół godziny minimum, właśnie te haki, co tam wyćwiczone, miałem tego z trenerem, zostawiliśmy, indywidualnie ćwiczyło się to wszystko. I dlatego są takie skutki, nie? I druga sprawa. Ja kiedyś nam w latach 80. opowiadano tam, że Amerykanie trenują po 8 godzin. Mhm. I ja grałem w Belgii z Amerykaninem. Dean Margal taki się nazywa. I mówię, Dean, słuchaj, mówię, no jak tam u was? Wy trenowaliście 8 godzin dziennie. A on tak się na mnie patrzył, mówi, ty, mówi, jak 8 godzin? Ja mówię, no 8 godzin, bo tak ja mówię. Nie, mówi, słuchaj, ja studiowałem na uczelni. U mnie trening tam 2,5 godziny, mm-hmm. półtora, normalnie, raz dziennie. Nie 2 razy dziennie tego. I później dostałem taką książeczkę też od trenera amerykańskiego i był rozpisany, już pamiętam, jakie uczelni, trening raz dziennie 3 godziny był rozpisany. Okej. Okay. Nic więcej. To tylko legendy chodziły. Tylko ja wiem, może byli jacy przygotowani. Ja myślę, że te treningi też były na temat. O. Na temat, bo to nie jest, ja zawsze twierdziłem, nie jest sztuka przebiec 30 kilometrów i przerzucić tam 20 ton węgla. Wykonaliśmy pracę, mhm. tylko ta praca nie jest na temat. Dokładnie. Dokładnie trzeba wykonać na temat. Co, tam wiadomo, że ty jesteś mały, ty wysoki, masz to zrobić, ty masz to, masz wykonać tyle rzutów. Ja pamiętam, pojechaliśmy na obóz, to na obozach w Turowie trener nam dawał zadanie, my juniorzy mieliśmy oddać tam 200, ci młodzi po 200 rzutów, starsi po 500 rzutów. Oprócz treningu, na zapis, przychodziło się, podawało, mhm. on cementował cały. To się ćwiczyło rękę. Dobra. Czyli tak generalnie chodzi o to, że teraz się wszystko robi i nic. Nie, ja nie mówię, że nic, nie, bo wiadomo, że to idzie do przodu. I faktycznie i teraz się patrzy, wiadomo, całkiem inaczej. Wiadomo, że pewne rzeczy się, co się kiedyś robiło, się nie robi inaczej, bo mamy jedzenie. Tak samo jak kiedyś się rozciągało przed treningiem, teraz się wręcz przeciwnie, prawda, tak? No tak, tak. Po treningu, wiesz, wszystko się całkiem pozmienia. Nie wiem, co będzie za 10 lat. Maciek Zieliński mówi, że wszyscy jednym ciężarem kiedyś. Ja, tak, jechało się na obóz i wszyscy tam po 80 kilo pchali, a mieliśmy Henka Wardacha, który ma 80 kilo, to jedną ręką potrafił to zrobić, nie? I dla niego to nic nie dało, no. Świętej też świętej pamięci, chłopak nieżyjący, świetny kawał, zawodnik, świetny fan, tak, kawał gracza. Dobra, pierwszy kontrakt podpisałeś w Turowie Zgorzelec? Znaczy ja nie miałem kontraktu. Także po prostu pierwsze pieniądze. Pieniądze dostałem jako w Zgorzelcu, jako ten. To się też wzięło z tego, że po mnie zaczęły przyjeżdżać, interesować się kluby, interesować. Zaczęły przyjeżdżać, no
nie było klubu, który by się nie zgłosił po mnie w tamtych czasach. Ja miałem fajnego tenera też, bo mogłem, miałem propozycje wcześniejsze. Zresztą po ukończeniu szkoły podstawowej dostałem się do szkoły dwuletniej budowlanej, a później trzyletniej techniku, bo nie było pięcioletniego techniku, było taka ona z tego. I po tej dwuletnim, w drugim roku w tej szkoły zacząłem się kluby. Tener mnie wziął i mówi, słuchaj, pierwsza rzecz, musisz kończyć szkołę. To jest pierwsza rzecz. Poczekaj. I w sumie miał rację. Bo po kilku latach ja dorosłem też, zmężniałem, nauczyłem się wiele, skończyłem szkołę, skończyłem, zdałem maturę, wszystko się skończyło, znalazłem klub w późniejszym czasie, także to wszystko się fajnie potoczyło. Nie wiem, jakby się to potoczyło wcześniej, jakby to szybciej. Szybciej. A po drugie, jeszcze podam taką anegdotkę. No był taki okres, powiem szczerze, że jako młody chłopak, tam 17-18 lat, no trochę, no było parę groszy, wiadomo jak to, zaczęło mi tam, no i zapałem parę dwójek w szkole, bo wtedy jedynek nie było. No i trener mnie wezwał z pierwszego zespołu i mówi, słuchaj, on jeszcze tam w szkole uczył, mówi, słuchaj, tam są takie kłopoty w szkole, nie uczysz się tego, tydzień zawieszki. Ja mówię, tenerze, to im tener zabierze pieniądze. Nie, pieniędzy ci nie zabiorę. Większej kary nie mogę dostać. Trzy dni, nie wiem, czy to trwało trzy dni, wszystko było poprawione i byłem już gotowy na treningu. Pieniądze się nie liczyły. Liczyło się to, że ja mogłem robić to, co lubiałem. No, to, co kochałem. Czyli fajnych ludzi trafiłeś. No naprawdę, ja na uważam, że w tamtych czasach na super, super, super ludzi i zresztą większość graczy wtedy, zresztą cały Turów, Zgorzelec, to stwarzał się tak, może je wymienię. Grał Trzeciu Wiadomski, inżynier. Po Politechnice były zawodnik Śląska, w Zgorzelcu pracował w kopalni. On pracował w kopalni, później po pracy przychodził na treningu raz dziennie. Ale co, fizycznie zjeżdżał? Nie, jako inżynier. Aha, wiadomo, okay. Inżynier wiadomo. Zjeżdżał kamień, no, inżynier, no ale to wiadomo, że tam było. Jasiu Stasiaczek, też zawodnik AZS-u, później nie wiem, wiem, że w AZS-ie wrocławskim grał. Facet, który pracował w biurze projektowym w kopalni i projektował jedną z największych koparek. Brał udział w projektowaniu, czyli też przychodzi. Mądrzy ludzie, no. Mądrzy ludzie tam, nie. Większość ludzi, większość albo był sztygar, albo gdzieś na jakimś stanowisku pracowali. To nie byli chłopaki tak, że jak oderwani, tak, naprawdę inteligentni goście, którzy potrafili grać. Jacek Bukiel, też świetny zawodnik, już później żyjący jest. To ja trafiłem na świetną grupę. To ja mówię, trzeba mieć czasami szczęście, znaleźć się w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie. To Jurek, pierwszy taki zawodowy klub, to co byś powiedział? Co jest? Takim, jaka drużyna? No ja trafiłem do Gwardii Wrocław. Okej, okay, czyli przejdziemy do Gwardii Wrocław. Do Gwardii Wrocław. Kto cię wciągnął? To była taka historia, że kończyła mi się już szkoła, no i trzeba było coś wybrać, albo dalej, albo wojska, albo coś. No i Jan Gruca dostał propozycję do Gwardii. W sumie to były zresztą facet z Wrocławia, były zawodnik Gwardii też. No i mówi, że taka jest taka możliwość, że no zresztą miałem duże zaufanie do niego też i przyszliśmy do Gwardii, wtedy w trójkę do drugoligowej Gwardii. Przyszedł trener. Była druga liga wtedy. Druga liga. Wtedy przyszedł trener, ja, Mirek Boryca i Grzesiek Kosicki. Taka trójka przyszła wtedy do tego. No i był cel awans do ligi. No na początku nam tam różnie szło. No przegrywaliśmy tam chyba 3-4 punkty. Pogoń Szczecin bardzo dobrze wtedy stała, wyprzedzała, ale powolutku, czym bliżej końcówki, to oni przegrywali, myśmy wygrali, no i awansowaliśmy do tej ligi. No i wtedy zaczęła się już taka prawdziwa kariera pierwszoligowa. I była rzeczywiście różnica tak jakby poziomu, nie wiem, sportowego, jak byłeś w Gorzelcu, a przyszedłeś do Gwardii, chociaż druga liga to była, nie? Ale tak znaczy sportowo, organizacyjnie była różnica, że już poczułeś, że przyszedłeś do Wrocławia? Tak. Bo tutaj już było tylko podporządkowanie się treningowi.
wiadomo, że no ktoś podpisałem kontakt i ktoś wymagał już, no to tak, nie jest tak, że tego pozwolono nam studiować, to uczyć się. To ile wtedy lat miałeś, jak pierwszy raz do Wrocławia? Do Wrocławia, jak przyjechałem, to 20 lat miałem. 20 lat, wiesz no. Co, nie wiem, czy mi powiesz, ale ja ostatnio z Robertem Skibniewskim rozmawiałem, mój pierwszy kontrakt w Śląsku to za 500 zł był i nie wiem, czy ty możesz w ogóle przeliczyć, czy chciałbyś powiedzieć, jakie to były pieniądze na tamte czasy? 500 zł w tym miesięcznie, roku. Miesięcznie, no którym? Dwa, ja nie, miałem, to ja powiem... 17 lat wtedy miałem. No ale ja powiem szczerze, ja wtedy dostawałem jako 17-latek stypendium, bo powiem szczerze, nas, ja miałem rodzinę rodziców i czterech braci. Okej. Okay. I nas było czterech, czyli sześcioosobowa i w tamtych czasach naprawdę było ciężko. Rozumiem. No, czterech chłopaków wychować, bo tak to wiadomo, że tam nic, jak co się postawiło, to wszystko znikało ze stołu, nie? I to nie były te czasy, to, że to dzisiaj, nie? I dostawałem 700 zł i faktycznie te 700 ja nie dostawałem całe. Tam jakieś dostawałem. Rozumiem. A reszta szło na utrzymanie rodziny. Dziękuję, nie? Że o tym mówię, no. Bo to tak... To nie jest tak, że to ja brałem do kieszeni, a zresztą ja w późniejszym czasie, jak już dostawałem pieniądze, to nie były te pieniądze rozwalane. Powiem szczerze, że miałem, były te książeczki oszczędne, tak, no, i ja sobie tam na tą książeczkę wpłacałem. Wiadomo, że tam jakieś drobne na jakieś wydatki. Wiadomo, że się już sam ubierałem, no. Sam już tego, że rodziców odciążeni byli, całkiem inaczej było, ale to nie było tak, że ja wszystko gdzieś tam poszedłem i gdzieś roztwoniłem, przechulałem. Gwardia Wrocław to był policyjny klub. Milicyjny. Milicyjny, przepraszam. No. W związku z tym ktoś mógł sobie oprócz tego zostać milicjantem, wtedy policjantem? Były takie tak, część, większość chłopaków była na etatach milicyjnych. Myślałeś ja, o tym? Nie, ja powiem szczerze, skończyłem wojsko i jak był stan wojenny, po odbyciu tej służby wojskowej proponowano, nie chcieliśmy. Okay. To było tak, że kilku, dla klubu byłoby bardzo wygodne, bo wtedy, nie wiem czy wiecie, były stypendia sportowe. Mhm. Państwo fundowało. Fakt, że myśmy o tych stypendiach strasznie stracili, bo nie mamy dzisiaj wysługi lat. Ja nie mam wysługi lat, bo wtedy nie płaciło się składek, tylko było stypendium. Pamiętam, że to wtedy się robiło tak, że te stypendia szło wszystko do jednego worka i tam dzielili te pieniądze różnie. Ten dostawał, pamiętam, że to były chyba 1 600 000 na początku, bo to były jeszcze stare pieniądze. No. Tam mi to dawało. I to dawało, i dawało się... Który rok? 81, 2, 3. Musisz przejść tak. Adamie. No. Także to wiadomo, wtedy jakbyśmy poszli na etaty milicyjne, no to byśmy wtedy stypendia zrobili miejsca dla tych. Bo wiadomo, że to wtedy były fikcyjne etaty. Byliśmy zatrudnieni gdzieś na przykład... Nie wiem, my tam były w Rozamecie, no. Różnie byli tam. Te zakłady pracy, wiadomo, wtedy to była fikcja. Czasami wstyd było iść nawet po tą wypłatę, to chodzili działacze, nie? I te pieniądze też się dostawało. Okay. Proszę powiedzieć, że nie to, że ja szedłem dostawałem, to te pieniądze szły do tego worka wspólnego i tam później się dzieliło, okay. No wiadomo. Takie czasy. No nie było wszystkim równo, nie? No dobra, po Gwardii Wrocław transfer był do... PC Dam, 88, dobrze mówię, z Wrocławia do Belgii. BAC, to był... BC. BAC się BAC, pisało. BAC, tak. Damme. I to był też historia. Belgia. Ja chciałem wyjechać i w pierwszy miałem propozycję do Szwajcarii, tam gdzieś druga, trzecia liga. No wiadomo, że się jeździło, żeby zarobić. No tam wtedy, wiadomo, jak ten dolar stał i to wszystko. Nie udało mi się, bo co zażądał wtedy 40 tysięcy dolarów. Ja, naprawdę? Tak, 40 tysięcy dolarów. Znaczy, przypuszczam, że była zaporowa, żeby nie puścić. Ale po dwóch miesiącach dostawaliśmy, graliśmy turniej w Belgii. Ja tam dobrze wypadłem na tym turnieju. Gdzieśmy to zapamiętali i tam miałem znajomych, tatka Suskiego w Belgii i klub, który awansował, właśnie ten do pierwszej, szukali zawodnika. Wiadomo, że Amerykanin by kosztował dwa razy, trzy razy tyle, a Polaka można kupić taniej. No i zadzwonili do mnie. My tak od słowa do słowa, no dobra. No ale trzeba było zgodę dostać. No udało mi się załatwić zgodę w klubie na wyjazd. Ale dostałem taką mowę, nie będę mówił od kogo, żebyś sobie myślał, że ty pojedziesz na Węgry gdzieś, albo do Bułgarii. Bo wiedzieli, że tam prawdopodobnie nie dostanę. Ale udało mi się, że
jakoś, nie będę mówił jakie kanały, im pisałem podania, to i minister sportu wtedy obniżył cenę na 10 tysięcy dolarów. O, proszę. Ale proszę mi powiedzieć jedno, że te 10 tysięcy dolarów, co obniżyli, to nie szło z tego, że klub w ekstra wypadł, to klub, wiadomo, zachodzie miało powiedzmy 30 tysięcy czy 40 pulę na zawodnika na sezon, no to z tej puli poszło. Moje pieniądze praktycznie, które Amerykanin dostawał do swojej, no, puli. Tak. Czyli ja dostawałem, powiedzmy, za sezon 40, dostawałem 30 czego. No ale udało mi się jakoś to załatwić. I jak się dowiedziano, to powiedziano, że to jest niemożliwe. Ale udało mi się ale to załatwić. Ale warto było. Warto. I teraz się o tych wspomnieniach. I powiem o tych wspomnieniach jeszcze. No i ten działacz, który tam wziął te pieniądze, no trzeba było z tymi pieniędzmi przyjechać do Polski. Nie było wtedy tak jak dzisiaj, że bank przelewa i leci. To tylko co, facet, worku? Proszę mi to posłuchać. Ten facet, który ustalili ten 10 tysięcy, on mówi, że przyjdzie do COS-u na rozmowy, bo wiadomo, że tam już to, że ta suma jest praktycznie niego. I on przyjechał z pieniędzy, 10 tysięcy dolarów w kieszeni miał. Do Polski w latach 88 rok. Z pieniędzmi gotówkę. No i w tym hotelu pojechaliśmy do COS-u. Ustalili w tym COS-ie, że trzeba zapłacić. A COS się mieścił tam na Torwarze. COS. Ustalili 10, ale załatwili w ten sposób, że nie 10, tylko 12,5 tysiąca dolarów, bo 2,5 tysiąca dla klubu będzie w sprzęcie. Okay. Sprzęt tam, buty, dresy i kamera miała być. O kur... Bo wtedy kamera, wideo, no tak, nikt nie kręcił, bo to jak dzisiaj, nie wiem, łatwiej Mercedesa kupić chyba niż wtedy. niż kamerę dostać, bo to ona kosztowała 1,5-2 tysiące dolarów. Wtedy, szczerze mówiąc, Polonez pewek się kosztował 3 tysiące dolarów. To po prostu, żeby wyobrazić, jaka to suma dla kogoś tutaj, żeby taką cenę to znaleźć. No i utargowali się na te 2,5 i on z tymi pieniędzmi, nie wiadomo, jakie były wtedy korki. Myśmy wsiedli w taksówkę spod COS-u, pojechaliśmy do kasy COS-u, która zmieściła się w centrum. On pojechał z tą gotówką, wpłacił, dostał potwierdzenie i z tym potwierdzeniem musiał jechać do COS-u z powrotem, że płacone te pieniądze są. No i 2,5 tysiąca dolarów oni mieli wpłacić do Adidasa. No i wpłacili tam, czy tam do Adidasa, to wszystko i Adidas, okay. I klub sobie wybrał tam dresy, buty Adidasa. Bo to wiadomo, wiesz, jak było w tamtych czasach, no wtedy się Adidas to był, no też buty to, no dzisiaj mamy w sklepie. No właśnie, wtedy, jakie buty kiedyś były? Nie, nie było. My jako reprezentanci, ludzie, którzy grali w reprezentacji, mieliśmy te buty, bo to dostęp obligatoryjny nam dawano, okay, dwie pary na sezon. Praktycznie jechało na obu, dostawało się jedną parę butów Adidasów, drugą jak się jechało na Mistrzostwa Europy. Czasami się udało wyszarpać, bo był przedstawiciel Adidasa na Mistrzostwach Europy i dawał na przykład buty dodatkowo, jakąś koszulkę, spodenki, to było no coś, no klapki jak się dostało Adidasa, to już było rewala. Dzisiaj to mamy w sklepie, kupujemy co chcemy, a wtedy nie było tego. I mieliśmy dwie pary. Część zawodników kluby dofinansowały gdzieś swoimi kanałami. To wiadomo, że te buty wytrzymały. Większość zawodników grało albo w takich zwanych chińskich butach, Chinki takie były. To takie na wzór... Chinki, wkleimy, żeby to kibice takie, zobaczyli. To takie wzór podróbka jakby konwersów tych szmacianych. Zresztą moje pierwsze buty, konwersy, szmaciane, no, konwersy, i też mogę powiedzieć, jak zdobyłem pierwsze buty konwersa. No to dawaj. No, pojechałem na obóz z kadrą, byłem Zakopanem, a jako junior, jeszcze junior, no nie dostałem butów seniorskich. Ja byłem już w reprezentacji seniorskiej, butów nie dostałem. No, nie dostałem, nie dostałem tych butów. I miałem dres Turowa taki. No i był Amerykanin. No i wymieniłem się na konwersy z nimi. Ten dres, dres reprezentacyjny. Ale wiesz, ten dres, jakbyś go zobaczył dzisiaj, to śmiech był. No w ogóle, jak on wziął ten dres... A jaka to firma była tego dresu? Też Adidas? Nie, jaki Adidas? To kto to szył? Polsport, takie wiesz. Filc taki, wiesz, taki... Ale klasyka. Taki tutaj... A masz jeszcze jakieś pamiątki takie z lat grania? Nie, nie, w foliach? Nie trzymam. No i wymieniłem się buty. No i przyjeżdżam do klubu. No i wchodzę na mecz.
No i wszyscy w dresie, ja bez dresu, nie? I ten się nadaje, patrzy, nie ma dresu. No zgubiłem dresu. Popatrzył się na buty. Zgubiłeś to dobrze. Wiedział, o co ale chodzi. Historia, problem jest jeszcze taki, że myśmy mieli duże nogi, czternastki, piętnastki, tam niektórzy chłopaki. I gdzie dostać, no to wiadomo. Jeszcze Grudziądz zrobił takie buty. Też robione były, kolejtki się nazywały, nie wiem jak kolejtki? Kolejty na to mówili. Kolejty. Ale to były, ale jak wiecie na stronę internetowej, Grudziądz, takie, to był też taka podróbka Chinek, Konwersa, ale to była tragedia, te buty. Czyli w ogóle teraz no, tejpy, coś niskie. Nie, to jeszcze jechali. To kto pamiętał? Kto pamiętał o jakimś lodzie na treningu? Altacet tylko był, nie pewnie. Altacet to tam jeszcze w aptece kupisz, jak nogę skręciłeś, to pod zimną wodę odkręcałeś kran. No, nie było, no. A gdzie jakieś napoje były? Nie, stała skrzynka z wodą mineralną, z gazowaną, te takie butelkowe. No. I co i kapsel, tak, i się piło. No takie były czasy, no. Piękne czasy. Ja no. Szkoda, że nie można tego już zobaczyć, kurczę. Ale dlatego cię zaprosiłem i możesz mi to powiedzieć. Dobra, czyli te, powiedziałeś fajne rzeczy, ale chciałem sportowe wspomnienia z Belgii. Co osiągnęliście, a wtedy jak ci się grało? Ja bardzo wtedy, jak pojechałem do Belgii, praktycznie byłem nieprzygotowany. Znaczy, przygotowałem się, ale nie byłem jeszcze taki w gazie. No i początki, pierwszy mecz, pojechaliśmy, przyleciałem w ogóle do Belgii. I oni mnie pierwszy wsadzają do autobusu, jedziemy do Holandii na sparring. No to ja zespołu, ja pokazałem jaką zagrywkę, no wyszedłem, pierwszą akcję rzuciłem 2 punkty, a później, no zero, nie? Jeden mecz, jeden turniej, gdzieś tam mecz słabo, drugi turniej słabo, no i słyszę tam od tego mojego znajomego, ty chyba nie zapłacili mi za tego zawodnika. Takie teksty, tak? Takie teksty. Ale oni powiedział, słuchaj, oni się tu nie wyrzucą, spokojnie. Ja się wtedy zacząłem już tak, wiadomo, to całkiem wszystko coś nowego. To jak ja bym opowiadał, no to jest dla ludzi, którzy dzisiaj to jest po prostu... No nierealne, że coś takiego mogło być, nie? No i później zagraliśmy jakiś turniej w tym, w Gencie. I amerykański zespół, przyjechał zespół, bo tam przyjeżdżały zespoły. To, co może u nas się już nie robi, kiedyś było tak, że zbierał menadżer zespół, przyjeżdżał 20 zawodników Amerykanów, przyjeżdżało do Europy, jeździli po Europie i tych zawodników sprzedawał. I on na końcu wracał albo sam, albo z 2-3, bo reszta zostawała. No i przyjechał taki zespół All Stars niby i graliśmy ten turniej i myśmy chyba na ten turniej wygrali, jeżeli pamiętam. Jeszcze zapamiętam to piątki All Stars, najlepszej piątki. I oni nagle, no i później każdy mecz coraz lepiej. Coraz lepiej. I zaczęła się liga. Czyli spiąłeś się dopiero tak, na tych... Zacząłem, zaskoczyłem. Czyli tak, że to coś nowego, nie? No i później zaczęła się liga. Ja w pierwszym meczu ligowym 35, 30, 32. Pojechałem w czołówka tego do momentu. No i tam miałem takiego pecha, że na treningu wsadził mi gościu zawodnik palca w oko. No i przeszedłem operację wtedy. Macie szczęście w nieszczęściu, że że to się stało w Belgii. Pojechaliśmy do okulisty. Okulista zbadał, wszystko oko, ale po tygodniu ja na to oko coraz słabiej, nie miałem orientacji przestrzennej. Ja widziałem piłkę, ale ta piłka stała w miejscu. O. To tak jakbyś widział na takie bajka rysunkowa. Leci i ona stoi. I ty nie wiesz, ja po prostu jak bramkarz, trzymałem tę piłkę i jeszcze pojechałem do drugiego okulisty, stwierdził, że siatkówka pęknięta. Jakbyśmy to wcześniej zauważyli, to wystarczy tylko pyknąć laserkiem i byłoby spokoju. Nie, ale jeszcze by prosili, żebym zagrał tam mecz, ja tam grałem ten mecz. I grałeś nawet w czymś takim mecz jeszcze? Mogłem, zezwolił ze ten, ale kurde, jak bramkarz, jak zająłem piłkę, jeszcze rzuciłem kilkanaście oczek z tym. No, ale zrobili mi operację, no i te po operacji już tak... Wracałeś do siebie. Wracałem do siebie miesiąc, ale nie, zostawili, wzięli Amerykańca innego na moje miejsce i po miesiącu ja tam zrobili mi to. I miałem, później przyjechałem do Wrocławia, to poszedłem na kontrolę, to panie, które mnie tam badały, prosiły, żeby przyjść zobaczyć, bo chodzi o zrobienie, powiedziały, że w tamtych czasach by mi nie zrobili ze względu na to, że tego sprzętu nie było takiego w Polsce. Czyli miałeś wielkie szczęście. Miałem szczęście, że tam, mówi, bo w Polsce by mi tego nie zrobili. Czyli gdyby nie kontuzja, rozumiem, dogrobić do końca sezonu. Tak? I już wtedy menadżerowie się interesowali z Francji, przyjeżdżali tam, bo tam blisko tego, no to fajnie. Jeszcze taka fajna anegdotka, mogę powiedzieć, pojechaliśmy do Gravelin, to jest taka miejscowość we Francji. Gravelin. To nie jest tam Dunkierka? Nie, Gravelin, ale powiem coś fajnego. Elektrownia atomowa tam jest. O.
I elektrownie, wybudowanie elektrowni, tą umową, żeby ludziom załatwić, wybudowali olbrzymie centrum sportowe. Słuchajcie, wszedłem na halę, no pierwszy raz poczułem, że coś niebywałego. No. No lotnisko było, nie hala. No zagraliśmy tam mecz. No jedziemy na ten mecz, ja mówię, a bo to przecież granice były, nie? Ja mówię do nich, słuchajcie, ja nie mam wizy. A ci działacy, jaką wizę? Wsadzili mnie autobus, autobus przyjechał, tak jak dzisiaj się jeździ przez u nas granicę, to tam granicy było. Przejechaliśmy w jedną, przejechaliśmy w drugą. No, to tak, bez, no, to bez, szok. To, no, bez, no. Bez żadnych paszportu, bez niczego, jako zespół, bez niczego, tak jak ten. Fajnie, no. Fajnie, super te historie są. No dobra, po Belgii wróciłeś do Wrocławia. Aspro Wrocław, 89-93, cztery sezony. Co to była za drużyna? Możesz kolegów wymienić, trenerów? Wspomnienia, no i co zdobyliście? No, myśmy zdobyli chyba wtedy dwa albo trzy wicemistrzostwa, nie pamiętam, ale wicemistrzostwa Polski, chyba raz jeden brąz. No, dość często spotykaliśmy się w finale ze Śląskiem też i to było fajne, bo dzięki temu no, dwa zespoły we Wrocławiu, które... Topowe były, to nie było jakieś tam jakieś... kiepskie, że przez przypadek, nie? To by się powtarzało co jakiś czas, nie? Aspro to była firma, która, prywatna, która handlowała prawie wszystkim. Mhm. No była olbrzymia. Wtedy te przemiany, no tam kasa, tam się ile potrzeba było, tak było, nie? I to fajnie było. Tam przez, później się to zacięło. Gwardia to oddała do Aspro, później Aspro to oddawało do Wałbrzycha, tam jakoś tak i później to już naturalnie zginęło. Ja po dwóch, trzech sezonach odszedłem i trafiłem do Nobilesu Wrocławek. No właśnie mam zapisane, no. 93-94, no. Nobiles Wrocławek. A tutaj, jeszcze wcześniej trenera miałem, który, no, miałem świetny trener, tu akurat w tym okresie trafiłem, nic gorszego mi się nie mogło przydarzyć. No, czyli? Jak tego trenera, którego trafiłem, nie będę wymieniał, bo to szkoda nawet czasu, który, no, udowadniał, że ja się do niczego nie daję. Mniejsza o to. Miał taką wizję, tylko mi chodziło, można mieć wizję różną, tylko trzeba szanować kogoś. No, człowiekiem być. Człowiekiem trzeba być do końca, nie? Ale udało mi się. Miałem propozycję do Nobilesu i nagle co? No, facet tu się nadaje, nagle okazuje się, że się nadaje. Że jeszcze następne kilka lat może grać, nie? Po roku w Nobilesie zrobiliśmy wicemistrzostwo, graliśmy chyba w finale wtedy ze Śląskiem. To była już wtedy ta święta wojna, można powiedzieć, czy dopiero... To jest druga wojna była, bo wtedy... To pierwsza kiedy była? Pierwsza rok wcześniej. Tak? Tak. Myśmy jako Aspro przegraliśmy w półfinale z Nobilesem. I Nobiles trafił na Śląsk. To była pierwsza. Nie wiem, czy to były wojny, ale to się takie... Tak zaczynało się, tak? No, okay. Takie rywalizacje. Widzisz, poznaliśmy genezę tych wojen świętych. To była pierwsza. Później ja tam trafiłem w drugim finale. Kiedy William wtedy grał. Myśmy nawet pierwszy mecz we Wrocławiu wygrali. Mhm. Drugi przegraliśmy bardzo minimalnie. Do ilu zwycięstw wtedy były finał? Do trzech. Powiedz mi, bo ja pamiętam, jak ja przeszedłem do Wrocławka, to kibice jakby dali mi odczuć, że jestem z Wrocławia, jak rzucałem wolne, krzyczeli WKS. A ty jak przeszedłeś do Nobilesu Wrocławek, dali ci odczuć kibice, że jesteś że nie jesteś z Wrocławia, ale spędziłeś parę. Nie, wtedy mnie nie kojarzyli, bo ja byłem z Bardii Śląsk i nie było coś. Tam się wojna zaczęła wtedy, nie wiem, czy wtedy, jak Zyzio z Griszczukiem, co Griszczuk wylądował w szpitalu. Nie wiem, czy pamiętasz, taka była. Nie, to musisz opowiedzieć. I Griszczuk coś rzucał i Zyzio stanął i Griszczuk przeleciał przez niego i coś tam z kęgosłupem się zostało. I on wylądował w szpitalu wtedy. Mhm. I wtedy się zaczęło właśnie ta święta wojna. Ale to trzeba by się Zyzia spytać. To bardzo fajna historia. I trenera Griszczuka też chcę zaprosić. Jak nie, to pojedziemy tam do niego. Nie, też i wtedy się zaczęło. Ale powiem się, że z tego co wiem, że Griszczuk z Zyzią się spotykali ostatnio. Jeszcze przecież syn teraz dwa mistrzostwa machnął. Ja mówię,
Tak samo jak mówię, myśmy grali derby Gwardia Śląsk, że kibice się tutaj naparzali, że nam skrzyczeli, a myśmy się spotykali z kolegami na imprezach. No. Dokładnie. Normalnie do dzisiaj się spotykamy i śmiejemy się czasami. No było to, wychodziliśmy na boisko. Ale na meczu nie było oszczędzania. Nie, na meczu nie było oszczędzania. No nie, ale nie było takie wszędzie oszczędzania, wszędzie, że ktoś komu krzywdę zrobił, czy tego. Powiem szczerze, że bardziej szanowali się to pokolenie Darek, Rysiek Prostak, to pokolenie nasze, tam Chudy, jak grał Lechu Chudeusz, to pokolenie, potem młodsze już, powiem szczerze, wasze już było inne. Już bardziej takie... Zadziorne? Nie, takie bardziej złośliwe można w sensie tym. Chociaż teraz się spotykam z nimi i ten. No nie będę mówił, czy ten, nie? Ale ja jeszcze nie, ja nie grałem z tobą jeszcze. To no może nie. Się, ale ja no też ja byłem mówię, napuszczony przez trenerów, też byłem no na można, ja zawodnik. Wiem, no napuszczony, no, ale to też, ja też jak pojechałem na pierwszy raz na karty, to trenowałem ze Zdzichem Myrdą, który był ode mnie starszy, to ja go prosiłem, żeby ze mną grał jeden na jeden, bo ja się chciałem od niego uczyć. No tak, tak. Tego nie masz teraz. Nie, on, chodź, idziemy, Dzichu, zagramy jeden na jeden, dwa na dwa, ze starszymi, to dla mnie była radość, jak jeszcze jak wygrałem, to kurde, to nic lepszego nie było. Teraz już uczyć chyba... się, no od kogo ja się miałem uczyć? No tak. I powiem szczerze tak, że do pewnego momentu, no nie ukrywajmy, dzisiaj mamy w każdym zespole Amerykanina, nawet reprezentację mamy Amerykanów już w tej chwili, gdzie w moich czasach to nieliczni mieli, Hiszpanie mieli zawsze, dlaczego oni tak wygrywali, czy Włosi, bo mieli dwóch Amerykanów naturalizowanych. I to nie jakiś, przepraszam, ósmej półki, tylko takich naprawdę wychodzili i to byli gracze, którzy decydowali o tym zespole. A u nas dopiero się, to my jesteśmy znowu te dwa kroki za nimi. Fajne. No. Fajne te tematy są. Jedziemy dalej, 94-95 Mazowszanka Pruszków. Tak, i wtedy powiem szczerze, zaczęły się wielkie pieniądze w koszykówce. Okay. Jak ja chciałem... Wrocławek chciał, żebym został sezon, ja poszedłem do niej, mówię, dobra, to takim, nie będę mówił o jakich pieniądzach, mówię do 20% więcej. To były śmieszne pieniądze i w ogóle ten kontakt był śmieszny. I oni mówią, nie, to nie dostaniesz, dobra. No i Pruszków. No i pojechałem na rozmowę z Pruszkowem, słuchaj, mi powiedzieli cenę, jakie pieniądze. Od razu. To mi, kurde... Szczęka upadła. Znaczy, sam pojechałeś, czy agenta miałeś? Miałem takiego agenta, ale nie będę mówił, kto był agentem. 007. 007. No i pojechałem, ustaliliśmy z tym i krótka była rozmowa, ale tego, aha, graliśmy jeszcze taki mecz we Wrocławku, reprezentacja Polski na Wrocławek. No i działacze mnie wzywają z tego Wrocławka i mówią, że mamy do mnie sprawę. Nie? My tak siedzimy sobie z tym prezesami, ja mówię, no to co, mamy jakiegoś zawodnika wam załatwić i tego? I tak. A my kogo? No pana. Jak mówię mnie? I rozmawiamy, ja mówię, taką sumę, jeszcze większą rzuciłem. A dajemy panu. A nie, panowie, no ale coś tu nie w porządku. Dawaliście mi 8 razy mniej i nie chcieliście mi dać, ja chciałem 8 razy, a teraz mi dajecie, no teraz możemy dać. Nie? No to ja dzwonię do Puszkowa, a oni mówią, nie. Rzecz święta, podpisany kontrakt, nie? Ustaliliśmy, że tam miałem jechać po pieniądze, 20% z tego kontraktu wziąć. I pamiętam, miałem jechać w sobotę i dzwonię do prezesa Wierzbowskiego i mówię, prezesie, ja dzisiaj nie... Czy ja mogę w tygodniu przyjechać po te pieniądze? A on nie. Dzisiaj proszę przyjechać. Ja mówię, a ja na pewno. Nie, proszę dzisiaj po te pieniądze przyjechać. Ale wszystko oni, bo musiał być, nie. Bo oni chcieli to mnie załatwione. Nie to, okay. Że za tydzień. Bali się. Nie, że bali się. Oni powiedzieli, bardzo słownie. Że tam nie było droższe pieniądze. Tak. Jako Pawlak. I to był klub, proszę mi powiedzieć, jedyny Wrocławek, Pruszków, z którym, który do złotówki się rozliczyli. Ja nawet w Pruszkowie miałem taką umowę, że podpisane mieliśmy, wtedy się podpisały kontrakty, nie złotówki, wiadomo, dewaluacja była pieniądza, to wszystko, nie, szło w górę strasznie i podpisywało się kontrakty albo w markach, albo w dolarach, w równowartość.
Ale przeliczali i wypłacali się w złotówkach. Na przykład kontrakt dzisiaj był tam 100 milionów i to było na przykład 10 tysięcy dolarów, to napisane 10 dolarów, a powiem za pół roku to mogło być więcej, nie? Albo w tom, a w tam. I oni się godzili. I ja na końcu miałem taką umowę, że z Gazety Wyborczej były tam takie kursy. I ja miałem tam pisać co miesiąc tego. No i przychodzę na rozmowę, na koniec rozliczyć. A oni tak wzięli tą gazetę i mówi, dobra. Jaki dzisiaj kurs i wypłacili więcej niż tam wychodziło. No ale to są te takie kluby, czy kluby były uczciwe? Bo w takim razie pytam, wyprzedzę pytanie moje, czy pieniądze, które zarobiłeś przez te wszystkie lata, gdzieś straciłeś jakieś, czy Nie. Czy wszystko nie. Dostałeś to, co miałeś nie, na papier? Nie, w tych klubach, co wymieniłem, tak, bo był klub w Poznaniu, gdzie w Blackjacku grałem, to tam... Wygrałem z prezesem z powództwa cywilnego, no ale co z tego, jak prezes przyszedł do sądu i powiedział, że ma dwie pary starych spodni, nie? Czyli też trochę tam pieniędzy gdzieś straciłeś? No niedużo, ale straciłem, to akurat były takie czasy, ale w większości klubów, nawet Górnik Wałbrzych, z którym grałem w ostatniej roku, też mi nie wypłacił, ale później wypłacał mi w ratach. Okej, okay, czyli się w porządku. W porządku, przychodzili okay. Co miesiąc, przyjeżdżał tu jakiś prezes, czy sekretarz, czy nie pamiętam, kierownik drużyny i co miesiąc mówi, tam mam tyle i w ciągu tam pół roku wypłacili mi, ale wypłacili, bo byli okay. Na po prostu słowni, ale najgorsi byli tacy, że dzwoni prezes z Poznania, mówi, za dwie godziny będę i do dzisiaj go nie ma. No. Jeszcze a propos Pruszkowa, Dominik Tomczyk, jak tutaj był, to wspominał, bo to też było ciekawe, no. Że mafia pruszkowska pojawiała się na siłowni, czy gdzieś tam, czy też miałeś okazję gdzieś tam poznać tę ekipę? Miałem okazję poznać. Okej, okay, i co? Widziałem. Widziałeś tych chłopaków? Widziałem tych chłopaków. Chodzili na mecze? Chodzili na mecze i nawet, powiem ci, że bardzo niektórzy byli przyjemni, nawet powiedzieli mi co się, że co się stanie, jakby mi samochód ukradli. To co się stanie? Żeby tylko na wschód nie wywieźli. Aha, okej. Okay. Czyli raczej byli no. Z wami, rozumiem. Tak. Czyli to jest prawda, że Dominik mówił, że oni na siłowni sobie z wami trenowali. Nie, no to wiadomo, że to... Powiem szczerze, że raz zapłaciłem mandat przez to też, nie? Jadąc do Pruszkowa, złapany zostałem na drodze w Wieruszowie, czy gdzieś, nie pamiętam, ale po drodze, to jeszcze ta stara droga, przekroczyłem szybkość, tam minimalnie. Ten mandat, ten by była... Wtedy mi chcieli ukraść 20 zł tych nowych. To już były inne pieniądze, 20 zł, ale mówi, wcześniej już zgadaliśmy, okazało się, że to był już policjant, który z jego siostrą do szkoły chodziłem. Jakoś taki przypadek. I mówi tego, mówi dobra, a pyta się, a gdzie grasz? Pruszkowie. To za Pruszku 20 zł. Tak? Śmialiśmy się, ale za Pruszku... Zapłaciliśmy za to, że Pruszku, za Pruszkowie 20 to minimalny. No. Dobra, no wiem, że jest pewnie mnóstwo historii, ale nie do publikacji. Jedziemy dalej. No. 95-98. Śląsk Wrocław. Opowiedz o tych trzech latach. Trenerów, kolegów. Ja nie, tak fajna była historia, bo ja po skończeniu gry w Pruszkowie... Miałem już praktycznie dosyć, dokuczały mi kolana, już człowiek troszeczkę taki zmęczony był. Chciałem zakończyć to wszystko, nie? No ale mówię, tak po dwóch miesiącach, mówię, a jeszcze spróbujemy. I dostałem propozycję z Zastalu Zielona Góra, nie? O. Ale w Zastalu Zielona Góra zaczęło coś tam kombinować, że kontrakt, że tam, ja miesiąc, drugi miesiąc, tego, że nie... Że tam, w końcu się wkurzyłem i turniej był w Zielonej Górze. Mhm. I Śląsk był. No ja tam dobrze zagrałem i Koniecki mówi, no to byś przyszedł tam do nas, nie? Ja mówię, no dobra. I jak powiedziałem, że rezygnuję z Zielonej Góry, to kontakt się znalazł nagle na stole. Że do podpisania, panowie, a teraz... A kto prezesem był wtedy? Tam nie było prezesa, tam jeszcze były... Ja pamiętam, jeszcze prezes Czarkowski był. To nie te czasy już, to były jeszcze te wcześniejsze. Ja mówię taki raz, że ja dziękuję, afera się zrobiła, tam je później zrobiono, że przeze mnie spadli z ligi, takie inne historie. Spadli, okej. Okay. Spadli z ligi, ale to przez winy. Jak się ma kogoś, to się podpisuje i konkretnie, a nie czeka się półtora... A co by było, jakby mi się coś stało w tym czasie? Dziękuję, to... Też nie wiadomo. Dziękuję, nie wiadomo, nie? No i wróciłem do Wrocławia, podpisałem ten kontrakt, no i graliśmy na początku, no fatalnie nam szło. Znaczy ja Śląsk odpadł w pucharach i kiepsko było. Nie pamiętam, jakiś Amerykanin był wysoki, ale kiepsko grał. No i pamiętam, ten Koniecki przychodzi, ja trenowałem z nimi,
tego mówi, po jakimś miesiącu mówi, słuchaj, tego wyrzucimy, tego Amerykanina, bo się nie nadaje, ty będziesz grał. A ja jako uczciwy facet mówiłem trenerze, ja nie wiem, czy ja dam radę, tyle grania. Mówi, dasz radę. U trenera Konieckiego, gdzie podobno tam... Tak, mówi, dasz radę. Ja się nie bałem, mówi, ale no, chciałem być w sumie uczciwy, bo nie wiem, co się może stać. No mówię tego, weźmiemy innego Amerykańca, a ty będziesz grał. Słuchajcie, no nie wiem, facet miał nosa czy coś, nie? No i graliśmy. Na początku nam, no różnie nam szło. Przegrywaliśmy te mecze, ruszyło. Pojechaliśmy do Pruszkowa, przygraliśmy tam mecz, tam zlali chyba za 30, napisałem w gazecie, zespół pieśni tańca Śląsk. Tak nieładnie, no. nie to wszystko. I pojechaliśmy do, później następnie pojechaliśmy do Stalowej Woli, od Stalowej Woli odbicie i zaczęliśmy wszystko powoli wygrywać. Jakby się to, bo to młodzież, wszystko też trzeba mieć noca, bo to młodzież młodzieżą, ale też trzeba mieć doświadczenie. Jednego, dwóch zawodników, żeby sam zresztą wiesz, grasz z młodymi, oni całkiem inaczej funkcjonują, bo to sami młodzież to jest różnie, bo czasami starszy przytrzyma, powie coś, posłuchają, nie? No i zaczęliśmy to wygrywać, mecz za meczem, pokowali w pucharach, w tym wszystkim przyszedł do playoffów, no i finał gramy. Finał, aha, z Wrocławkiem. Pamiętam ten mecz z Wrocławkiem. Tutaj we Wrocławku pierwszy mecz przegraliśmy minimalnie i drugi mecz gramy. I w ostatnia akcja tam wymyślili i Zielony dostał piłkę, bo taka podwójna zagrywka, wejście, Zielony dostał pod piłkę, a tam był Wierzgacz, wtedy grał Krysiewicz. I oni się nastawili, wszyscy wycięli w górę, a Zielony w dół pobiegł. Zielony dostał piłkę i opowieść Maćka Zielińskiego mówi, Minio mówi, ja dostałem piłkę, oglądam się, a tu nikogo nie ma. To... I mówi, kurde, co będzie, jak nie trafię? No to się myśli kojarzą. No i Maciek trafił, jedne wygraliśmy. No. No i w Wrocławiu przyjechali na ten mecz i pamiętam, nam też źle, tak mecz na styku. Ja z ławki zszedłem, no nie wpadało. Wszedłem i pamiętam, rzuciłem chyba 7 punktów pod rząd. 7 mocz. I od tego momentu tak na remisie zrobiło się 7 i chłopaki weszli. Poszli. Wystarczyło, wiesz, ktoś przyłożył rękę. Wiesz, jak to bywa, nie? I pojechaliśmy i do finału dostaliśmy się z Bobrami. Pojechaliśmy do Bobrów. A tam Bacik, Sztern, Plejada tych zawodników. Andrzej Pluta też tam był. Andrzej Pluta, nie? I oni... I czytamy gazetę, bierzemy gazetę, a tam wypowiedzi Bacika 4-0, 4-1. Tak? A ja wiesz, poczekaj Bacik, ja ci damy 4-1, no. 4-0, zobaczysz. Pierwszy mecz przegraliśmy, też mieli, w drugim wygraliśmy. Pierwszy mecz myśmy też wygrali, żeby Tomek Cielebąk nie chciał wziąć ciężaru na siebie, chciał nieco zostać bohaterem meczu. No byśmy ten mecz też wygrali pierwszy. Bo Tomek chciał być bohaterem meczu i wziął akcję na siebie. Trzeba było rzucić komuś temu Zielonemu czy ten. No i nie trafił, tak? Czy strat? I nie stratił, nie przegraliśmy chyba tam minimalnie jednym czy tam. W drugim meczu wygraliśmy, już nie pamiętam tego. Pamiętam akcję też i to do dzisiaj wspominam. Rzuca zawodnik z Bobrów, ja stoję ze Szternem na zbiórce po tym, ja stoję, Stern obok i piłka coś tak rzuciła, ja wyskoczyłem i ta piłka o moją rękę wpadła do kosza po osobistym. No wiadomo, że to dwa punkty. I tylko obróciłem się i patrzę na trenera Końskiego, a trener Koński, jak spojrzymy na siebie, to już będzie po meczu. Po meczu. Obróciłem się, wyrzuciłem piłkę, dobiegłem, obróciłem się i za trzy. Pach. Wpadło. Poważnie, taka decyzja. Wpadła taka, super, no nie, no wpadło za trzy. No nie wiem, to czasami szczęście, no to ja mówię okay. Tego. Wpadła, bo mówię, zobaczcie, jak kurde, jedna... Byśmy to wyciągnęli, jak akcję. Jedna, słuchaj, jak jedna akcja potrafiłaby obrócić. Ja bym się poczuł, to byśmy się pokłócili zaraz, bo by no była... No tak, awantura. To awantura, no. Co ty robisz tam, wiesz, tego i by po meczu było. A tak to jednego, słuchaj, zeszło i nagle poszedł mecz do przodu. I wygraliśmy jednym, nie? No i przyjechali do nas, dostali bańki. Skończyło się 4-1, czy 4, nie pamiętam. I mistrzostwo no, Polski. I mistrzostwo to było Polski. Pierwsze twoje mistrzostwo Polski? Nie. Bo to który był sezon? Drugie, w Pruszkowie. Drugie mistrzostwo Polski, ze Śląskiem Wrocław, okay. Nie?
No. Czyli to tak te... No wiadomo, że kibice też byli przeciwko mnie tam, bo to wiadomo, gwardia, ale później przychodzili sobie niektórzy, panie Jurku, przepraszamy, no. że tego, że krzyczeliśmy na pana tam, wiesz, ja mówię, no wiesz, byli przekonani, nie? Przypuszczam, większość tam dostała, no ale no takie życie jest. No, jasne, no. Gra się, bo to, a zobacz, co się dzisiaj dzieje. No dzisiaj nikt nie ma do kogo potencji. Pakuje się, jedzie do niego gruby, żaden kibic nie krzyczy, że tam ze zdrajca, czy jakiś tam, nie wiem, kim. No, to pozmieniało się rzeczywiście. No i po tych 3 latach do Poznania, Blackjack Poznań, co to za historia? I tego samego sezonu PCS Śląsk Wrocław, tak? Nie, no wcześniej to... było do PCS-u. Dobrze, PCS-em... to weź mnie popraw. Nie, z PCS to był, Politechnika miała zostać. Okay. PCS to była taka... to szkoda nawet o tym mówić. Politechnikę wpuszczono w straszną maliny. Mhm. Strasznie, aż mi szkoda było. Może ja najlepiej się chyba zachowałem z nimi, bo ja... Robert Kościół poszedł wcześniej. Czy nie wiem, czy nie wyciągnął później jakieś kasy od nich, bo ja wyciągnąłem tam za 3 miesiące pieniądze. Ja wyciągnąłem dlatego... Politechnice. Było fajnie, bo były pieniądze, okay. to wszystko. Zaczęły się tam... sponsor był, wszystko. I ja może po te pieniądze bym nie wystąpił, tylko ja wystawiałem faktury. Mhm. No wiesz, jak to wtedy... Firmy miały swoje, wystawiałeś fakturę i musiałeś płacić... Podatek. No czy jak to sobie zawsze 5 tysięcy, to ja musiałem tam, czy 10 tysięcy, musiałem 2 tysiące okay. zapłacić tego, no to nic nie zrobiłem, a jeszcze bez straty. No, no ale byłem na ciebie, wziąłem sobie prawnika, tam prawnik mi to załatwił i oni mi te pieniądze za 3 miesiące zwrócili. I, a mogłem zrobić taki numer, że mogłem zostać do końca i wyciągnąć. Pociągnąć. Słuchajcie, Politechnikę można pociągnąć, bo to był klub uczelniany, który miał łodzie, kajaki, wszystko. Można, komu i wszedł i mógł sobie wyciągnąć wszystko, co okay. tego, bo to nie był jakiś klub, który zamyka się i nie ma, nie? Ale po prostu no, tak przechowała się. Tak, żal mi tego, bo po prostu nawet tego, ale to nie ich wina, po prostu zostali po prostu wpuszczeni w wielkie maliny. Okej, okay. no i no, poszedłeś do Poznania. I też zrobiłem błąd, bo aha, jeszcze wcześniej do PCS-u, to jeszcze większy błąd może był, bo propozycja z Turowa z Gorzelec była. No ale ja się chciałem ruszać z Wrocławia, jak ja bym myślał, że tak będzie, to ja bym w Turowie miał high love tam praktycznie, na swoim miejscu, znaczy w macierzystym klubie, znający miasto, to wszystko, no może tam lepiej by tam wyszło, wiadomo by, że zapłacone, nie 10, tylko 5 albo 1, klub drugoligowy, jakoś by to fajnie funkcjonowało, ja bym sobie tam dograł spokojnie, inne rzeczy. A tutaj poszedłem do Politechniki, a później do Poznania, jak już nie było, jak ta Politechnika odeszła. Tam też inaczej wyglądało. Powiem szczerze, że powinniśmy awansować, ale coś nie wyszło, coś niesportowego było. Okay. Niesportowego, bo nie chcę mówić coś, ale... Bo to był przedostatni twój sezon i ostatni rok grania w Górniku Wałbrzych. No i chciałbym, żebyś tak opowiedział o tym ostatnim swoim sezonie, jakie wspomnienia, co to było za historia z tą drużyną. Nie, bo ja zadzwoniłem do prezesa, znaczy do prezesa, do kierownika drużyny i mówię, że czy nie potrzebujesz zawodnika. Ale nie, danego, ja mówię, wymieniłem taką sumę. Ja mówię tak, żeby sobie dograć. Ja mówię, dolarów? Ja mówię, nie, złotych. Aha, dobra. Zadzwonili, że zgadzają się na tym, nie? No i ja po prostu tylko tam dojeżdżałem. Skąd? Z Wrocławia? Z Wrocławia. Okay. Bo co mam, nie tam 80 kilometrów z Astry, jeszcze koło Astry mieszkałem tam bokiem. A i w to sumie... była wtedy ekstra klasa? Pierwsza, nie, pierwsza. Liga? Pierwsza. Druga liga wtedy. Druga liga. Druga liga była. Okay. Bo tutaj były 2 drugie ligi. Dobra. No i po prostu to była taka... Ostatni sezon, tak, emeryturka, ostatni można sezon, powiedzieć, sportowa. W pewnym momencie oni chyba się nawet stawiali na awans. Tak? I zaczęliśmy tam dobrze wygrywać. Wygrywać, ale zespół nie nadawał się na awans. Po sezonie... A z kim tam grałeś? Tam... To taka była zbieranina chłopaków też, nie? miejscowych... Jeden był z Częstochowy chłopak, już nie pamiętam. Jeden z gwardii. No ale tak... Tam trzeba było ich trochę pozlepać. Tam przyszedł później trener Zielonej Góry. Jako zaczęliśmy tam wygrywać sobie. Fajnie to tak funkcjonować. Po sezonie oni mówią, że będziemy został. Ja mówię, no to mam parę groszy więcej. Nie, nie, to my nie chcemy. No i zaszykowali się na Legię. Później ściągnęli Sobackiego. Osucha,
i awansować do ligi chcą. Mhm. Tak się skończyło, że spadli z tej drugiej ligi. To taka niezła historyjka. No, historia. Czemu jest, czasami trzeba dobierać ludzi? Nie bierze się ludzi też, którzy nic w życiu nie wygrali. Wiecie, przegrywali. No, trzeba ludzi wziąć czasami, którzy coś w życiu osiągnęli, wiedzą, wygrywali, jak to zrobić, a nie wziąć na zasadzie, my weźmiemy tego, sklepimy, jak już to będzie. Nie będzie. Nie będzie tego, to się nie da tak zrobić. No. Jurek, ile miałeś lat, jak zawiesiłeś buty? 39 lat. Powiedz mi, obyło się bez kontuzji poważniejszych? Nie, mam kontuzję, mam kolano rozwalone, jedno i drugie. No, czekam na... Ale to są efekty grania, nie, że podczas grania. Nie, ja może nie wiem, czy to by nie było... To są przeciwdziałowe historie, nie? Ja nie wiem, czy to by nie było też, jakbym normalnie nie grał w kosza, czy też by tak się nie skończyło, bo to różnie bywa, nie? No i czekam sobie tam na kolejkę do zabiegu, a wiadomo, że to się w tej chwili trochę czeka, nie? Dobra, chciałbym cię zapytać o kadrę Polski. 205 występów. Co dla ciebie znaczyła gra dla z orzełkiem na piersi? Co, to była nominacja, to było wyróżnienie, to... Patrzę na ciebie, tak nasz miło się robi. No, nie było coś takiego, że ktoś nie przyjechał, bo nie chciał. Mhm. Mistrzostwa Europy? To się jechało, to nie ma, to nie było nawet dwóch zdań, że nie pojadę, że mi się nie chce, że jakiś tam ten, można było odpuścić jakiś turniej, jakaś kontuzja, coś tego, ale tutaj to nie było nawet możliwości, nie? Też, no jaka, no, ja nie wiem, jak ktoś tego nie odczuwał, nie przyjął, no dzisiaj ja mam, siadam sobie, mam 208... 8 czy 205... Jeżeli nie kłamie, no bo nie liczę 205 występów. Tak, ale to zaczęli liczyć oficjalne, bo myśmy mieli kupę meczy... Tak czy siak, mnóstwo meczów. Mnóstwo, ja liczę Stanów Zjednoczonych, nie licząc takich, bo myśmy tych meczy rozegrali, później na przykład... W Stanach Zjednoczonych byliście, czy graliście przeciwko? Nie, wygraliśmy uniwersytetem, ale jechaliśmy tam kilka razy w Stanach, to wiesz, 15 meczy się rozgrywało w ciągu tam miesiąca, czy trzech tygodni, nie? I to się nie liczyło. Ja nie liczę już meczu reprezentacji juniorów, takich historii. Przypuszczam, jakby tam ktoś pogrzebał, to by się znalazło może więcej. Na pewno. Bo dzisiaj to masz już na komputerze, a przedtem był pan, który pisał sobie w kajciku. I my zadzwoniliśmy do niego, on miał po każdym meczu protokoły, on se notował i zadzwoniliśmy, ile ma punktów, on wszystko wiedział. Nie było komputerów wtedy, że on se wklepał i nacisnął Winkowski. To na pewno jest więcej. To na pewno. No sam zaśpiewać, sam fakt hymn zaśpiewać przed publicznością, to jest po prostu... Mówię, jedynie to mi żal tego, że zawsze nam coś brakowało. Ja nie byłem w reprezentacji wtedy, ale wiem, że w Turynie reprezentacja we Włoszech była blisko szóstki. Wygrali mecz z Francuzami i Jugosławia grała z Izraelem. I Jugosławia, nikt się spodziewał, że z Izraelem przegrała. I Izrael, przed Polacy do siódemki. Później pojechaliśmy za dwa lata gdzieś na mistrzostwa do Francji. No, przyszedł mecz, jakiś jeden, pierwszy przegrał i wszystko się zawaliło. Gdzieś tak brakowało. Brakowało mu troszeczkę takiego szczęścia, bo mieliśmy taki, ja nie mówię może na medal, ale gdzieś we Francji Holandia była w czwórce. Gdzie myśmy byli w grupie z Holandią, nie? Przyjaciel z boiska. Przyjaciel z boiska? Taki do dzisiaj, że czy jest taki, czy nie ma, że utrzymujesz z kimś kontakt? Mam, utrzymuję, powiem, że tak, z zawodnikami z byłego klubu, którym grałem z Gorzowca, do Grzesiek Kosicki, bo Mirek Boryca to wyjechał do Kanady, jego 20 lat, już go nie widziałem. Może obejrzy. No, może obejrzy. Z takich przyjaciół w tej chwili tutaj się utrzymuję, to z Darkiem Zelikiem, Ryśkiem Prostakiem, z Leszkiem Chudeuszem spotykamy się, z Mietkiem Łopatką, byłem trenerem. No gdzieś tam na jakichś takich imprezach utrzymujemy te kontakty. Okay. No. Chciałem się zapytać o trenerów, których spotkałeś przez te swoje lata. Kto zrobił na tobie takie wrażenie, że rzeczywiście to był gość, że chciało się dla niego grać? Ja powiem szczerze, że ja dla wszystkich trenerów grałem. Wiadomo, że tych pierwszych trenerów się nie zapomina. Tych pierwszych.
Świetnym fachowcem był Jerzy Świątek. Mhm. Myślę, że za wcześnie się urodził. Wiedzę na tamte czasy, on naprawdę miał olbrzymią. Zresztą jak robiłem prezentację, on był na każdy treningu przygotowany. On wiedział, co ma być, jak to wygląda. Nie było tam, że ty pobiegniesz tam wszystko. Mhm. Był chyba nawet, jeszcze się nie mylę, był nawet na stażu w Stanach Zjednoczonych, obejmował reprezentację. Ja powiem szczerze, że Dla każdego trenera grałem. Jak wychodzi na boisko, mnie nie interesował, że, okay. Że ja go nie lubię, jak mogłem nie lubić po meczu. Okej, okay. Ale to nie było tak. Ale bardziej chodziło mi pytanie, taki warsztat, że ktoś, czyli Jerzy Świątek. Świątek. I to tak jak pamiętam, nie? Z tych trenerów, chodzi o reprezentacyjnych, nie? Bo klubowych, to Arkadiusz Koniecki, że wszyscy mają ten warsztat. Rzeczywiście tak trudne były te treningi? Trudne. Ja nawet powiem szczerze, że ja w kontrakcie miałem napisane, jak do Śląska przyszedłem, że raz dziennie. A to gratuluję, bo Maciek Gdziński mówi, że dzień wolny to dwa treningi. Nie, ja jeden dzień i dzień... Dzień wolny, jeden trening, a tak, ja miałem napisane jeden i kiedyś mi mówi przyjść na trening, a przy tym razem mówię, że więcej nie będę przychodził. No nie, wiesz, nie da się pewnych rzeczy oszukać, bo nie jest problem trenować dwa razy dziennie w pewnym wieku, to się nie da, nie? No, dobrze. Taka umowa. To była na papierze. To nie była słowna. No to bardzo mądre. Bo to, co Maciek opowiadał, to... No nie, no to było, wiesz... Poligon. No, tak, tam jest... fakt, że... Pozdrawiam trenera Konieckiego. Tak, ale później fajnie zrobił jedną rzecz, nie wiem, co się stało, ale w tym finale, co graliśmy, ostatnie dwa miesiące było luzu, takie odpuszczenia złapana takiej świeżości, takiej chęci. Bo czasami jest, że no co z tego, że trenujesz i jeszcze brakuje ci, jeszcze dobijasz się, a to idzie w drugą stronę. Czasami trzeba odpuścić i wtedy ta forma idzie w górę. Już pewne rzeczy nie zrobisz. No co zrobisz? Dokładnie. Miesiąc, dwa miesiące, no co? Nic, no nie masz szans. Nie ma jak nie przepracowałeś tego okresu, nie oszukasz. Dokładnie. No nie ma możliwości. Dzisiaj wszyscy podróżują na mecze. No i sam jestem, teraz jeszcze gram, ale wszyscy w telefonach, tablety, każdy swoje. Jak się kiedyś podróżowało? Co wy tam robiliście oprócz gadki i tak dalej? No to dziękowaliśmy sobie, były wtedy walkmeny. Co zakładali? No, kasety, no co kasety, tam ktoś czytał książkę sobie, ktoś gdzieś tam spał, to różnie bywało. Powiem szczerze, no autobusy, to były jakie autobusy, no to były, no to była męczarnia niejazdo. No ja pamiętam pierwszy raz i to powiem szczerze, w Pruszkowie porządny autobus i to pierwszy klub, który zobaczyłem, zaczynał naprawdę profesjonal taki był. To co, wcześniej ogórkami? Czy takie coś... autobusy, nie wsiadałeś do autobusu, a to były te już te z najwyższej półki. To sponsor był PKS. Mhm. Wiadomo, jak PKS na międzynarodowe linie jeździł. To chciał się pokazać pewnie, nie? Z toaletą, ze wszystkim, już z barkiem, ze wszystkim takim, że można było... A barek najważniejszy. Nie, my nie myślimy o barku. O barku, tak. Ale o barku że można było się zatrzymać, sobie kawę zrobić. To dokładnie, taki było. Siadało się komfort, wygodnie, nie? Wygodnie, ciepły w autobusie, nie wiało, nie było zimno. Przecież ja pamiętam, że wracało się w starych czasach w autobusie, no to kurtki, wszystko, bo było zimno. Bo jak było zimy minus 30, minus 20. No tak, teraz takich nie ma zim. Pamiętam też, jak wracaliśmy z meczu w Koszalinie i wygraliśmy w Koszalinie i autobus stał na parkingu milicyjnym i kibice wybili szybę boczną. Mhm. I tą szybę zakleili taśmami, ale ona była pęknięta, w czasie jazdy wypadła. I było zimno. I słuchajcie, żeby było śmiesznie, że jechaliśmy do Wrocławia w kurtkę, tak było zimno, a w pierwszym rzędzie grzało od kierowcy ta dmuchawa i tam było ciepło. I słuchajcie, nikt nie zachorował, tylko ci, co siedzieli w tamtym cieple. Z przodu. Czyli trener i kierowca. Trener i kierowca. Chciałbym się cię zapytać o najmilsze wspomnienia takie, tak sobie teraz pomyślisz, z jaką drużyną miałeś, kiedy tam najlepiej grałeś. No ale zadałeś pytanie teraz, to musiałbym się cofnąć, najlepsze wspomnienia. No najlepsze wspomnienia, jak się to biało sukces. No to za normalne, i się grało, nie? I się grało, to były największe wspomnienia, nie? Czyli? No tutaj w Pruszkowie ze Śląskiem mistrzostwa się zdobywało, bo to są najlepsze wspomnienia, to się pamięta. No gorzej się pamięta, jak się przegrywało finały,
Zawsze to taka jakaś no, zawsze, no to wiadomo, zawsze się było drugim albo trzecim, nie? Ale charakter też gdzieś tam. No charakter, no trzeba było też trzeba było przełknąć to wszystko. Dokładnie. I też się zachować, nie? Na zasadzie, że no trudno, świat się nie wali, walczymy dalej, nie? Ale ja myślę, że ja miałem to szczęście, że trafiłem do zespołów, że fajna grupa ludzi. Mhm. No, to o tym zestuję. To taka chemia była w zespole, że wszyscy gdzieś się spotykaliśmy, wszyscy rozmawialiśmy, gdzieś się szło, a nie, że każdy, jak dzisiaj, nie wiem, jak to się dzisiaj dzieje, że każdy gdzieś tam swoje miejsce, gdzieś tam trening, pach, wychodzi, mecz, po meczu gdzieś swoje, gdzieś tam słuchawki zakłada i nie rozmawiamy, no. Pamiętasz swój najlepszy mecz, takich punktowo, zbiórki? A, no pamiętam. Nasz Alan Rond, jak graliśmy, i był zegarek do wygrania. Okej, okay. To i z Guszkowem. Wiesz, pamiętasz Guszkow, taki był zawodnik, Bułgar w NBA grał. Pan Adam nam to wklei, będę mi się przypomniał. Guszkow. I graliśmy przeciwko niemu i ja z nim rywalizowałem i o zbiórki, a to wiesz, to był w Szwecji i był zegarek, mam taki dobrej markowej. No chyba zupełnie nie pamiętam, ile biłek. No ale to sporo, a punkty? Punktu chyba 50, 40 czy 50, około 50 rzuciłem, ale w ligowym meczu, nie? Tak, to 50. To różnie było. Ja tam... Wielki wynik. Znam, wiem, że rzucali więcej, ale ja powiem szczerze, że ja w takich meczach, jak tam najlepszy gazet, to tak były, wtedy się grały się sobota, niedziela. Ty nie pamiętasz, grało się sobota, niedziela. Kiedyś ligę. Ale nie, teraz w pierwszej lidze też są, co dla mnie było nigdy w PLK, zawsze było, jak były play-offy, a ligę, tak? Ligę się grało. Ale to nawet chciałem powiedzieć, że no. Play-offy to zawsze było, na przykład wtorek mecz, dzień przerwy mecz. No. A w pierwszej lidze, jak są play-offy, sobota, niedziela. To na drugi dzień, to ja przyznaję się, ciężko było chodzić w ogóle. No ale zauważ sobie teraz, jak wy to robiliście. Myśmy grali, w sobotę się grało mecz u siebie, w niedzielę drugi mecz grał z tym samym przeciwnikiem. I tak samo jechałeś do przeciwnika, grałeś mecz w sobotę, w niedzielę i wracałeś. A później jeszcze zmieniono było w lidze, że grało się na krzyż, pary było. Na przykład myśmy byli, nie, chyba ze Śląskiem, Górnik był za Stalem, jakiś zespół był tak. I teraz tak, przyjeżdżał do nas, myśmy jechali ze Śląskiem, na przykład graliśmy, Legia była z Lublinem. Jechałeś do Lublina, grałeś mecz i po meczu trzeba było się przenieść do Warszawy, bo na drugi dzień grałeś w Warszawie. Mhm. Znaczy, jak grałeś mecz po meczu i trzeba było się przejechać. Dlatego nie? Kolana dzisiaj bolą i inne różne rzeczy wychodzą. No możliwe, wszystko wychodzi. Oglądasz PLK? Tak. Powiedz mi... zawsze małego typera robię. Pierwsze takie, może pierwszą czwórkę byś podał z medalami? Ja powiem szczerze, że myślę, że Zastal będzie w tym roku takim. Jednak, Stelmet, Zielona Góra. Stelmet i też bym się nie był też Włocławek, wiesz? Że nie wiesz, który, czy Anvil drugi. Czy Anvil tutaj będzie tą dwójką, bo Anvil jednak, oni tak w zeszłym roku grali sobie z tego czwartego, a wiesz, jak to play-offy się gra. To nie ma znaczenia z którego miejsca. Dzisiaj to jest tylko to loteria dnia dyspozycji, forma, co z tego, nie wiem, czy przypominasz sobie, nie wiem, czy pamiętasz, jak grał pierwszy finał Śląsk z Mazowszanką ten sezon, że praktycznie wszystkie mecze kończyły się zwycięskie na wyjazdach. Tak. No. Nikt u siebie praktycznie nie wygrał meczu. Bo to też jest ciśnienie, presja. Ciśnienie, tak... presja, a tam jedziesz na ludzie i wiesz, i ta mentalność już ta... A tutaj w własnej sali już nie jest tak, jak kiedyś był. Przyjeżdżało się, wiadomo, kibic, to, że coś będzie, a tu już... Wiadomo, że ci ludzie, to jest armia zaciężna w tej chwili. No tak. No to już nie wiem, oni są przyzwyczajeni, że oni dzisiaj grają tam, dzisiaj grają tam i to będzie taka czołówka. Stelmet, i powiem ci, i teraz Stelmet, Anvil. Trzeci. Może być Start, moim zdaniem. Takim jest tego. I Cukier. Może Cukier może być ze Startem tam zmiana, ale to... Dobra, bo super. Ten Cukier jest... Chociaż ono się może przebudzić, to wszystko się może pozmieniać w play-offie, ale mówię, bardzo mi się podoba dobra robota w tego tenera w Zastalu. Tak. No. W Zastalu. No, Zastalu, fajna tabaka, robota. Tak, ta fajnie jest, grają. No jak go tam znamy, to znane nazwisko, bo no to tak, jeszcze stary ten, nie? Graliście przeciwko sobie gdzieś tam, śmigny? No i nie przypominam, ale wiesz co? Musiałby, czy to tak? Nie wiem, który on roczy, musiałby zobaczyć. Pan Adam zaraz sprawdzi, to powie. Bo jeżeli ten, to on gdzieś musiał się spotkać w Jugosławii gdzieś, albo stary, bo on chyba nie był jeszcze starej Jugosławii, on chyba późniejszym. W międzyczasie chciałbym zapytać, ta koszykówka jak się zmieniła? Pytałem o to na początku, ale tak, jak ty to ja widzisz? Ja powiem jedną tak.
kiedyś, nie będę mówił z panem trenerem, jak ja kończyłem i tu przychodził trener, mówi, wiesz, Binio, ta koszykówka to jest inna, bo byście grali, spodenki były krótkie, a teraz są po kolana. A ja tak obejrzałem się, mówię, no wszystko się zgadza, ale kosz na 3,05 został i do tego kosza trzeba trafić. No nie gra. No właśnie, no, to, no, ten sposób. Ten sposób, nie? Bo też tak zmieniła się bardziej, jest między, widzisz, chodzę na tą Ekstraligę i na tą pierwszą ligę. Jest różnica. Tutaj u was w pierwszej lidze jest bardziej taka żywiołowa, bardziej, a tam jest taka bardziej wyrachowana koszykówka. Dlatego zawodnicy... Taktyki, nie? Taktyki, dlatego gra u was, kto grał? W Ostrowie gra? U nas kto grał? Filip Dylewicz, tak. Dylewicz. Ciężko mu się grało u was, nie? To prawda. Ta, i on też to mówi, że on był... Ja też mój pierwszy, ja nie wiedziałem, no, a tam silny facet, pach, przy mnie rzuci, dobije. Bo ta złapie, pierwsza liga nie jest taka łatwa w ogóle. Nie, ja wiem, jak grają. Tam jest, tam się zagapisz, że ci przed nosem rzuci. Tam nie ma tam, a tutaj wiesz, tu masz wszystko rozpisane w tej pierwszej lidze. Wszyscy wiedzą, kto jak, znają się, wiesz, że ten ci rzuci, ten ci to minie. Prawda, tego masz puścić, ten ci ma pomóc. A u was, no to jest na zasadzie młodzi chłopcy, większość młodych, to i... Dzida, nie? Jak ja się śmieję czasami, kosz za dwa to nie jest kosz, kosz za trzy to jest kosz. No dobra, no. Miałeś też epizod bycia, dobra, poprawiam mikrofon, no, panie. Byłeś też krótki epizod trenerski. No, była taka historia i powiem ci, że szybko się wyliczyłem z tego. Uważam, że to jest ciężki kawałek chleba i... Ja przeszedłem karierę trenerską poza domem i uważam, że będę w okresie... Czasem powiedzieć, czy warto, czy nie warto, okay, czy się coś nadaje, czy nie. Myślę, że... Spróbowałeś się tym. Nie, spróbowałem to. Może, ja powiem jedno, że ja tutaj takie słowa jednego byłego trenera. Wy, jak powiedział, że wy jak kończycie karierami, nie musicie być trenerami pierwszymi. Wy możecie być asystentami, możecie być kierownikami drużyny, możecie w klubie pracować tego. Większość nie pracuje ludzi. To jest przykre, bo ja na przykład... I pokazał mi jedno, obrócił mnie i powiedział, jak was traktują. No może sobie daje, co pokazał. Nie, bo no, i dlatego też ten program, no, jest, i dlatego też, no, zaprosiłem cię, bo no fajnie by było, jakbyś mógł młodym chłopakom pokazać parę sztuczek, a pokazałbyś, dlaczego tego się nie robi, prawda? A jest pełno, znasz kolegów też, że mogliby pewne rzeczy przekazać. Ja powiem ci szczerze, zobaczysz, jak sam zakończysz karierę, jak to jest... Będziesz chciał pracować, zobaczysz. Może ci się uda, życzę ci, żeby ci się udało, ale uważam, że to jest bardzo ciężki kawałek chleba. No nie, ja na pewno, no, nie chciałbym dzisiaj być trenerem, na pewno. Bo dzisiaj możesz nie być tutaj, a cię później nie. Dokładnie, nie. A powiem ci, że masz, jak masz rodzinę, dzieci, to ci to szybko ucieka. Priorytety są... Ucieka ci wszystko i później to... Później to gdzieś będzie brakowało. Później będziesz tego może żałował, może nie. Nie, że brakowało koszykówki. Koszykówki, albo że będzie brakowało bycia z rodziną. To też jest. To jasne, ja te same dylematy mam. To jest dylemat, to jest naprawdę, nie? A jak ktoś... Ja całe życie spędziłem poza domem praktycznie. I dla mnie na przykład ta młodzieńcze lata, ktoś szedł na dyskoteki, chociaż też chodziło się tego, ale ci mieli inni, gdzieś się chodzili sobie tego. A dla mnie była sala na przykład. Ja też tak miałem, no. No i no, to jest... To jest tego. Coś za coś. Czy coś za coś. Czy to było złe? Dla mnie to było najwspanialsze lata. I mi tego nie zabierze. Jakbym mógł sobie w życiu powtórzyć tego, może bym tą drogę inaczej wybrał. Może w wieku tam 17 lat zostałbym w Stanach Zjednoczonych. Kto wie. No, no ale mam wrażenie, że jednak w Stanach Zjednoczonych wykorzystuje się te legendy jednak chyba bardziej. Tak, tak. I to, tak, i to, i chciałbym, żeby, znaczy chciałbym, ja mogę sobie mówić, ale powinno to się zmieniać, no bo od kogo się uczyć? Jak, no, ale proszę, od doświadczonych zawodników. No ale proszę zobaczyć, co się dzieje teraz w reprezentacji polskiej z Waczyńskim. Chciałem zapytać o ten konflikt. Ale to nie może być takiego konfliktu. Jeżeli trener, ja się dziwię trenerowi, ja to nie wiem, jaki skutek. Jeżeli trener podaje, że rozmawiał, tak? Czy coś tam było? Nie, trener jakby nie chciał, powiedział, wyszedł i powiedział, ja nie widzę pana Waczyńskiego w moim składzie. I by się skończyła rozmowa.
No może nie widzieć, bo jego prawo jest. Mm-hmm. A nie powiedzieć, że on jest zmęczony, że tego... No i on się dowiaduje nagle, że ktoś jest tak. Nie, no po prostu ja go dzisiaj w składzie nie widzę. Nie ma koniec tematu, może tematu nie mam. Może go za dwa miesiące zobaczę, może tego. A nie, wiesz, bać się czego. Czego się bać? Kasy, że nie dostaniesz? Że go zwolnią? Ma markę w tej chwili. Zajął to mu swoje miejsce na Mistrzostwach Świata. Prawdopodobnie na pewno awansuje, bo dzisiaj nie awansować z grupy do Mistrzostw Europy z czwórki, że trzy awansują, to naprawdę trzeba być mistrzem świata, żeby nie awansować. No, taka jest prawda, bo to nie jest to. Jeszcze przypuszczam, jeszcze się dzieje. W czterech krajach się te mistrzostwa rozbierają. Wiadomo, że to się inaczej teraz liczy, bo liczy się pieniądze, kasa, że to musimy, na tym trzeba zarobić. Też proponować koszykówkę, żeby to się rozwijało. I to świetnie jest. Tylko mówię, trzeba mieć klasę, żeby komuś podziękować. I nic więcej. Po co? Miałem to pytanie no dla ciebie. No po co mi to? No to mówię, no dla mnie, jak ja to słyszę, to słyszę o Gortacie. No, panowie, proszę państwa, daj Boże, żebyśmy znaleźli następnego zawodnika, żeby tyle lat w NBA grał. No właśnie. I to docenimy zaraz, no, jak nie, już powoli brakuje. Wykorzystajmy już go. Brakuje. Wykorzystajmy go w tym. Ja się bardzo dziwiam. U nas jest taka metoda, żeby gościowi przyłożyć. Żeby go kurczę nie żyć. Nie ma. Po piętach, ja żeby nie mogę, było widać. Ja szczerze mówię, żeby... Ja go widziałem jako zawodnika. Uważam, że szkoda, że nie miał rzutu lepszego. Bo ja miał lepszy rzut, bo był gracz taki, że to nie mam, ale... No nie ma. Natura nie da wszystkiego. Nie da się. Ale... Tyle lat w NBA gra, naprawdę, to już trzeba nam naprawdę mieć szacun. No był tutaj u mnie, policzyliśmy, ile punktów zdobył. No. Ile to szacun, naprawdę wynik niesamowity. No szacun jest. Pamiętasz Tybańskiego? Pamiętam. Był w NBA? No był. No był, bo wszyscy piszą w papierze. Ja grałem w Belgii i miałem Thor Bryn, taki był zawodnik, Norweg, matka norweszka, ojciec Amerykanin. I on skończył uniwersytet i przyjechał, grał. Słuchajcie, silny facet. Tego. I on dostał propozycję z NBA. To tam w tym klubie w Belgii się dziwili, jak to możliwe? Ja z nim rozmawiam jak? A on mówi, słuchaj, ja pójdę na dwa miesiące, bo tam na dwa miesiące podpiszę, bo więcej muszą obowiązkowo podpisać z tobą. Dostanę przez te, bo to w lata 88, dostanę za te dwa miesiące, co miesiąc $20,000, ale w papierach będę miał NBA już. Mm-hmm. A meczu nie zagrał. No. Rozumiesz? No to są największe numery. Jurek, przed konkursem ostatnie pytanie. Co ci dała koszykówka? Co mi dała koszykówka? Jak patrzysz na to tak dzisiaj? Dała mi tą pozycję, że tak. Że zobaczyłem, jak wygląda świat. Jak żyją. Ukształtowała mnie, że jestem kim tym jestem. Nie wiem, co bym robił, jakbym nie grał w koszykówkę. Nie wiem, czy bym był budowlańcem, czy bym był, nie wiem... Przepraszam, różnie bywa. No nie wiadomo, czy w kopalni, czy pracował, ciężko pracował, czy bym dzisiaj funkcjonował, czy inaczej. To, co mam dzisiaj, ten swój dorobek, jaki że mam tam dom, że mam żonę, mam dzieci, że to wszystko. Nie wiem. To tego się nie dowiem. Co mi dała? No dała mi to, że jestem tym jestem, wykształciła mnie przede wszystkim też. Mój charakter, że potrafię, wiem jak się zachować w niektórych sytuacjach, że widziałem, poznałem wielu wspaniałych ludzi. Naprawdę. Ja już nie mówię, że byliśmy na audiencji u papieża, widziałem... Właśnie, z Maćkiem Zielińskim wtedy to tak, było? Okay. Że byłem w Stanach, byłem na Kapitolu, widziałem Muzeum NASA, widziałem te wszystkie rzeczy, które ludziom się w tamtych latach nie śniło. Ja widziałem Chiny, słuchajcie, ja widziałem Chiny takie, że ludzie tych Chin nie widzieli. Ja widziałem Chiny prawdziwe. Jak wjechaliśmy do Chin, to tylko rowery były. I nic więcej. Ludzi na ulicach nie było, tylko rower jechał. Trzeba było uważać, żeby cię rower nie przejechał. Parkingi, tak jak stoisz pod tym, pod Oszą, to nie ma samochody, tylko był rower. Rozumiecie? Widzicie? Wychodzi na parking, nie ma samochodu, same rowery są. Takie Chiny widzieliśmy. Piękny widok. No. Mówiliśmy o Marcinie Gortacie, to baton od Marcina, od Friu. I pozdrawiam Marcina Gortata. Pozdrawiamy go, on zresztą będzie miał pytanie do ciebie później. No. Pięć prawą, pięć lewą. Co ma prawem? Pięć prawą ręką. Do tego? A później trzy haczykiem poproszę. Do tego? Tak jest. O kurczę, a mogę tak? Nie, no możesz później, jak nie syknie.
No tego raz, się nie zapomina. Raz, pięć prawą? Tak jest, później pięć lewą. O, podoba ci, to ja to mówię w tapczan, jak coś nie dobra, siedzi. Czekaj, o kurczę. 1-3. Nie mógłbyś normalnej piłki dać? Specjalnie tak, ale o, pięknie, widać, że jest. Ile? Przesuniemy. Miękka kiść. Jeszcze lewa? Jeszcze teraz? Jeden. Jeszcze jeden? A, lewa teraz. Lewa? No ale tu, daj, dawaj. Jeden. O, czekaj, bo tu. Tak o. Jest. I ostatni. I ostatni. Ma. Ile tam, panie Adamie? Wcześniej dwa też? To kiepsko. Jest zawsze z obrońcą, ale tym obrońcą to, że sobie sam utrudnię, że haczyk. Poproszę haczyka. Ale czekaj, no taką dałbyś normalną piłkę. To może... Ja ostatnio byłem na konkursie no. Rzutów za trzy tutaj i słuchaj, dali piłkę szóstkę. No słuchajcie, no tragedia. Ale waga może siódemki. Nie, no szóstka, dla mnie to taka piłka, wiesz, malutka. No, no wiem no, cię. Maciek wygrał facet ze mną, tu jakiś kibic, ja nie mogę to tylko się zmierzyć, no. To co, ale haczyk złapiemy? Haczyk, jak staniesz? No tutaj, jest? O, taki pół. Proszę, poproszę. To są historyczne haczyki. Jeszcze raz. Musi wpaść. Nie musi wpaść, czekaj. Jest haczyk. A, no dokleimy, Jurek, spokojnie. Ej, skleimy, że trzy wpadną, dobra? A nie może być... No dobra, może być wsad. Z jednym wsad i haczyk musimy czekaj, wkleić. Nie, haczyk będzie taki leciutki. Nie bacz. To spokojnie, to dokleimy. Trzy robimy, na, że wpadną. No, jest jeden, no. I drugi, wsad. A wsad, drugi? Jest dwa no. I wsad. I wsad? Tak jest! No. Mamy no. Trzy i pięknie to zmontujesz. O. Nagrywa się? Tak. Tutaj mam pytania od kibiców. I pierwsze jest... Idzie? No. Pierwsze od Marcina Gortata. No. Czego brakuje młodym zawodnikom w dzisiejszych czasach? To jest jego pytanie. Czego brakuje młodym zawodnikom w dzisiejszych czasach? Ja myślę, takie charyzmy. Mhm. Chęci do prawia. Nie ma tych chłopców, tak jak kiedyś było, że ta koszykówka... To jest to, tylko no. Że oni chcieli trenować tego. Ja mówię, czego brakuje. Ja bym dzisiaj szukał chłopaków do sportu w małych miejscowościach. Słyszałem o takich już pomysłach, to jest prawda. Naprawdę, uwierzcie mi, jak ja popatrzę z tych wszystkich, z moich kolegów, który z reprezentacji wyszedł, po kolei. Heniu Bardak z Podsłupska. Mhm. Krzysiu Fikiel, Klęczany. Pod Nowego Sącza. No kurczę. No, ja ze Zgorzelca. Małe miasteczko, kto kiedyś słyszał. Po kolei gdzieś tam kogoś znalazł. Mhm. No, czego brakuje jeszcze? Ja mówię takiej... Chyba to jest taki, mi się też wydaje, pierwsze co. Powiem ci... Ale oni mogą odbić piłeczkę oczywiście, nie? Bo to no. Tak... Nie, ja nie twierdzę, że w dużym mieście nie ma. W dużym mieście mają za dużo... Rozpraszaczy. Innych rzeczy, nie? No... Torgal 87 tak twierdzi, tylko no. Pisze, olimpijczyk Binkowski jest tylko jeden. Lord Buck pyta, Jura, jak zdrowie? No takie... Jako tako, po japońsku. Jako tako. Tutaj do połowy dobrze. P. Krolak 1986 pyta, czy dużo dziewczyn poderwałeś na wąsach? Żonę. I bardzo dobra odpowiedź. Kaczor z 71 pyta, czy dalej trenujesz wyższą szkołę bankową? Tak. Okej. Okay. Znaczy trenuję, mam zajęcia. Mati Van 89 pyta, o mama dzwoni, zobacz, ale zrzucimy mamę. Czy lubisz oglądać dzisiejszą koszykówkę? Co ci się podoba, co ci przeszkadza? Dzisiejszą? Mhm. Ale powiem tak szczerze, że oglądam, ale pod kątem takim, że wybieram sobie zawodnika jakiegoś i lubię jakiegoś gracza, który jakąś finezję ma. Mhm. To mnie to problem. Nie lubię rzemiosła. No jak szczerze powiem, że pamiętasz Detroit Pistons? Bad Boys? No Beaton, nikt o tym zespole nie pamięta. No nie. No nie. No dlaczego nie pamięta? Bo co, bo talenty... No te drewna były tam. Jak bo nie talentu było, nie było, no. Nie było, to dwa mistrzostwa chyba zdobyli, nie? Mm-hmm. No i nikt nie pamięta, ale Chicago. Bullsów, Chicago, Lakersów, wszyscy pamiętają. Michkowa pyta, co było kluczem do sukcesów bezpośrednio przed i w roku olimpijskim 1980?
Co było sukcesem? No, z kluczem. Praca, nic więcej. Czyli tak byśmy to ujęli. Teraz dalej mam pytanko. Uwaga. M. Bajda pyta, jak zmieściłeś się w oknie, który uciekałeś z matury, prawda to jest? Tak. Co to za historia? To możemy o tym powiedzieć? Tak, możemy powiedzieć. Na maturze dostałem bilet do wojska. Tak. Miałem dostać, tylko nie odebrałem tego biletu. Okej. Okay. Poważnie. Czyli taka historia. Taka historia. Słuchaj, nie wiem ile rozmowa trwa, ale bardzo, bardzo, bardzo fajna. Jak chcesz, ja mogę już wszystko pogadać. I to ja jeszcze zaproszę cię. Bardzo fajna, bardzo mi się podobało. Dziękuję ci, że się tutaj pojawiłeś. Życzę ci wszystkiego dobrego, zdrówka i może się jakoś tutaj spotkamy jeszcze. Ja też życzę wszystkiego. Na jakąś akademię dziwnych rzutów zrobimy sobie. No, oczywiście. Pojedziemy. Dziękuję. Jakąś piłkę jakąś porządną. Wezmę, pojedziemy, będziemy jeździć w teren z panem Adamem, to poćwiczymy haki. Dziękujemy bardzo. Ja również.